Pozytywnych informacji mam wypisane, czego im brakuje. Z negatywnych informacji jest tego trochę dużo. Witam. Jeszcze się upewnię tylko, których rzeczy potrzebuję, a których nie potrzebuję, bo wypisałem sobie odrobinę za dużo. Tutaj to mam. Entry chipy mam. Cześć, Sylwia. To mam. Entry Navi nie mam, Entry Recover mam. Tu czy jest co jeden chrupków? Jak dzionek? Bywało lepiej, ale nie ma tragedii. Ostatnio mam jakieś takie poczucie bycia średnio użytecznym w robocie i nie jestem pewien, co mogę z tym zrobić poza ogarnięciem się. Cześć, Patku. Witam. Jaka część mnie ma w głowie, że to nie jest aż tak bardzo mój problem, ale to jednocześnie trochę jest mój problem. Dobra, potrzebuję jeszcze tylko mapy sobie ogarnąć i możemy ruszać z dalszym grindem. Dobra. To oczywiście potrzebuję też sobie do tego. I potrzebuję, żeby do mnie dzwoniono. Ale to już ono moment. Nieważne. Podejrzenie spamu. Oh well. To za wielka szkoda. Spoiler, nie była to ani trochę szkoda. Dobra. Jeszcze jakbym sobie posegregował wszystko, co mam, to już w ogóle byłoby świetnie. Mój dzień się zaczął zajebiście. Nie brzmi to dobrze, to na pewno. I mam nadzieję, że dalsza część dnia będzie lepsza niż do tej pory. To jest to. To są zakupy. A co tam takiego się stało, Sylwia? Jeżeli to oczywiście nie jest problem, żeby o tym mówić. Dobra, mam już posegregowane rzeczy. Poza sefą WoW brakuje mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedmiu chipów. Jeżeli dobrze widzę. To muszę jeszcze przyjrzeć się po aurach, jakie aury mam. Aury. ARSL... O, są ok, czyli mogę je się wymienić. Na lotniku. Bo to jest jedna z rzeczy, których mi brakuje. Tylko pytanie, czy osoba, z którą muszę handlować, jest na lotnisku, czy gdzieś dalej. Mi się udało zrobić chyba ten lubki, i myślałem, że ostatnio trzeba za mi dłużej wyrobię się przed nią i siadę za pierwszym. Właśnie widziałem, że tutaj. Gratuluję. Ale grinders. Wyrobiłem sobie listę rzeczy, które muszę pogrindować, więc to już jest duży plus. Pociesza mnie, że nie ma ich aż tyle, ile mogłoby być. Mniejszym pocieszeniem jest to, że... Nie mam kasy. Mam dużo kasy.
przez całą noc męczył mnie komet. W początku przeczytałem koszmar. Co biorąc pod uwagę, jak się zapowiada, to pewnie wyszłoby całkiem podobnie. Czemu nie znaleźć się, jak już w końcu go zobaczyłem, że nie chciałem to się odleciał i znowu się doskonale uwielbiam komary. Chciałem wybić to, tak pomyślałem, że czas zacząłem. Będzie widario, kiedy poddałem się, począłem spać 4 rano, budzę się na czole i mówię, doskonale, to brzmi jak typowy komar. Ja dlatego nie jestem w stanie wytrzymać się bez siatek w oknach, bo szlak by mnie trafiał. Zwłaszcza, że na mnie komary działają absolutnie paskudnie. Poproszę mojego Undershirta. Nie, z tego jeszcze mnie w DWS jeden pan Gdębi atakują dla wakacji kradnie. To trochę jest urok gier przekonadarkowych, mam wrażenie. I na to się niewiele poradzi. Miałem siatkę w oknie, to krędy wlecią. I pan masz siatkę tak samo jak ja. Gdzie ja teoretycznie mam siatkę, ale okazało się, że odabina mi się odezwała i już wszystko mi zaczyna wlatywać, jeżeli nie zamknę tą okna. A woda i tak mi wlatują. Czyli to jest... Nie wiem, ja skąd mam siatki, to praktycznie mi się nie zdarza. Cześć, kapitan. Gdzie teraz? Mogę na pewno chcieć pojechać jeszcze do Kotobu. I... Pół godziny temu byłem świadkiem, babka za punktem sprawnym impetem bez podkanowania aż tak spierdoliła się. Nie, że nie zdążyła wyhamować, tylko po prostu się spierdoliła. Jesus. Nie próbowała hamować, full speed or nothing. Znaczy, zrozumiałem, tylko zastanawiałem się, czy rzeczywiście się pierdzieliła, czy była tylko próba. Czy była tylko próba pierdzielenia się. Bardziej o to chodzi. Nie, to przecież. To w takich sytuacjach zawyżej może nic nie dostać. Na dzień hamowania. Zepsuty hamulec. Babka stwierdziła, że jebać kolarzy. To brzmi jak przeciętny kierowca, mam wrażenie. Czekajcie, bo muszę sobie odnotować rzeczy. Teraz z rzeczy podawową mam Netcastle, kotoboki, najpierw kotoboki. Czyba. Aj. Najgorsze jest to, że mam na tyle wyobraźni, że jestem w stanie to zobaczyć i bardzo mi się nie podoba, że jestem w stanie to zobaczyć. I powiem więcej, nie chciałem tego zobaczyć. I znalazł, że się jeszcze pewnie po prostu odjechała bez zatrzymywania się. Już nawet pomimo tego, że przywaliła, to nawet nie pomyślałem, że może jednak wypadałoby się zatrzymać. To sobie pojechało dalej. Dobrze, że są wolniejsi od normalnych samochodów i mogą tonować. Z jednej strony tak, z drugiej strony po coś istnieje możliwość wyprzedzania. Wsiadam, szczęście została. Więc mówi, że jak już przywaliła, to była w stanie zahamować. Chodzę. Znaczy... Powiem tak, ja absolutnie rozumiem frustrację kierowców na rowerzystów, ale w żadnym wypadku nie powinno to skutkować czymś takim jak szyny psuje, okej? Okay? Jakby... Są pewne granice. Słyszałem też wystarczająco dużo historii o tym, jak ludzie odbywali prawo jazdy na przykład przez rowerzystów, tak? Bo taki się wlecze, chce się wyprzedzić, niepewnie się wyprzedzi, prawo jazdy uwalone, jada. Ale
Jak można w ogóle nie wyhamować? Pamiętaj, jeżeli samochód jest jakkolwiek sprawny i to nie było... Zresztą no siłą rzeczy, jeżeli samochód nie jest sprawny, to nie powinno się jeździć w ogóle. Ale jeżeli samochód jest sprawny, to jak można nie wyhamować? Zakrzywanie koło mnie jest dosyć jasne, nie jeździ tam szybko. A mi nawet nie jeżdżąc szybko, można dość łatwo... komuś bardzo solidnie przydzwonić. Zwłaszcza, że no jednak jest to dużo kilogramów ciężaru. Droga hamowania jest jaka jest. Zależna od prędkości, zależna od auta i dużo innych zmiennych. Da. Bo zastanawiam się, czy nie chcę próbować M-Kanonów na Zeta-Kanon. Mogę zapierać, nie wyhamować. Ale to wciąż nie wiem, czy patrzysz na drogę i nie widzisz rowerzysty? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że nie wiem, rowerzysta nagle zjechał z chodnika na ulicę albo coś, żeby taka sytuacja miała miejsce. To jest jedyne, co by mogło usprawiedliwiać tego kierowca samochodu. No to jestem na Revitem. Mogę jechać na kretyn, jak kretyn byłby zasyk. Trochę tak. No ale też wątpię, żeby do czegoś takiego doszło. Żeby nie było, to nie jest tak, że mamy jakieś uprzedzenia, czy to do kierowców, czy do rowerzystów, ale... Nie, ciężko mi sobie wyobrazić, że... No w sumie jestem w stanie sobie wyobrazić obie sytuacje. Ale bardziej bym podejrzewał, że w takiej sytuacji winny jest kierowca samochodu. Znaczy, wiesz co, jeżeli spojrzałbyś na historię tego, co się opisywał, to jest to hejcić w jedną czy w drugą stronę. Rowerzyści często się proszą, ja nie hejtuję. Mógł wyjechać jak kretyn, byłby to certyfikowany rowerzysta moment. Ja nie hejtuję. Zero hejtu. Literalnie hashtag faktos. Zastanawiam się, czy tutaj też nie będzie szybciej tej metody, którą ostatnio mi Sevik zalecił, żeby zapisywać i resetować grę. Zacząłem wiedzieć, czemu ludzie... jak ja się cieszę, że jestem uczestnikiem ruchu drogowego tylko na chodnikach i na przejściach dla pieszych. Widziałem ostatnio jakiś klip, gdzie ktoś mówił, że jak wsiada na kółko, to zaczyna się być najbardziej toksyczną osobą na planecie przez samo to, że jeździ autem. I czasami mam wrażenie, że coś w tym jest, zwłaszcza jeżeli trzeba się urzec z innymi uczestnikami ruchu drogowego na drogach. Zostało mi tylko Empyrean Dancer. Szybko ci idzie. Wiem, że masz wolne, ale i tak szybciutko. Ja nie wiem, jakoś pamiętam, że jak jeździłem jeszcze autem, to podchodziłem tego w miarę luźno, ale też... Ja jeździłem krótko, więc może nie zdążyłem się wyrobić, że tak to ujmę. Nie dziwiłbym się, gdyby tak było, żeby nie było. Że jakbym pojeździł jeszcze trochę, albo pojeździłbym w jakichś gorszych miastach niż Olsztyn do jeżdżenia. To, że też bym się nauczył pływić na lewo i prawo. Dowiedziałem się, że skończyłem 2.15, wspomniałem mi co do... Właśnie, ja jakoś zapomniałem kompletnie, że te lokacje w DNS są tak krótkie, jak są. Wydawało się, że były dłuższe. Więc jak te pierwsze drzwi zeszły w ile 15 pięty, to było takie, wait, to już? To nie jest jakieś 30?
zabić. Nie chciałabym jej szybko wyprzedać swoje się komuś na pasy. To też nie dla takich ludzi są prawe pasy, ale zależnie od tego, na kogo się trafi, to i tak będą tąbić na to, że nie jeździsz 10 więcej niż ustawa przewiduje. Albo są wpisane elementy szkolne. No, też mam wrażenie, że taki czysty dungeon crawling nie jest najsilniejszą ceną PSN-a. Więc jeżeli mamy coś, co sprowadza się praktycznie do samego dungeon crawlingu, to I guess, że jest tego przesyt. Ja miałem wrażenie, że miałem lekki przesyt dungeon crawlingu w Persona 3, nawet z samych ostatnich 500 Tartarusa, jak było ich już dużo po sobie. Więc tutaj podejrzewam, że będzie bardzo podobnie. Ciekawi mnie, jak w metaforze to wyjdzie. Zmiana utworu by sporadowała. I mean, nie zmieniany utwór, co lokacje, tak jak w Tartarusie. Ja chyba jeszcze nie skończyłem swojej sceny z Jansenem, to by było ciągle ułożenie po Tartarusie, nie szybko nudziło. Ale nie mogło ci nudzić ułożenie po Tartarusie w Jansen, bo nie ma Tartarusa w Jansen. Ja podejrzewam, żebym nie wyłączał, ale to głównie dlatego, że bardzo lubię te ostatnie motywy, które są w Abyss of Time. Wiem, o co chodzi sobie, musiałem zrobić tak zwane actually. Swoją drogą bardzo się cieszę, że mamy 1% encounter. Wiesz co jest najgorsze, że też bardzo to lubisz, ale i tak miałeś dość. Wiem, zdaję sobie sprawę. Jedno co jest bardzo na plus to, że jest to rzeczywiście lepszy utwór niż cokolwiek co leci w Tartarusie dla mnie. Nie jestem jakimś wielkim fanem tych Tartarusowych aranżacji. Tutaj znowu jest szatek, że polegam na tych, co pojawia się jeden na wiecie 56 istnieje, nie jest zerowa szansa. Na szczęście tym razem mam locate enemy dalszego. To chyba przedostatnia mi się najbardziej podoba. Bo przynajmniej kojarzę z oryginalnej ścieżki, że ostatnia to jest ta kompletnie wyciszona z całym pieninkiem praktycznie. Ja wolę tą jedną wcześniej. Chyba, że nie to miałeś na myśli. To ostatnia... Okej. Czyli mówimy o tej samej. To tak, jak najbardziej. Też chyba bardzo lubię. Czasami jak sobie odpalałem na tubach, to po prostu cały czas cofałem sobie, żeby tylko ten jeden fragment leciał. Ale to są ogólnie, mam wrażenie, że ma talent do robienia tego typu ścieżek, które bardzo ładnie odbrzmiewają w swoich lokacjach. Jak długo jest Jensen? Zapytaj Shina, bo on w tej chwili jest w miarę blisko końca i nie wie ile ma godzin. Ja po plus minus 5 godzinach jestem w... Żeby nie skłamać, gdzie jestem? Po dwóch pełnych dungeonach chyba. Trzynaście i pół godziny jestem przed ostatnimi drzwiami. Nie, możliwe, że to dlatego, że ja... Nie, czekajcie, bo tutaj może... Możliwe, że to dlatego, że ja praktycznie każde piętro zwiedzam w 100% na tyle, ile się da. I jeszcze dlatego, jak mi dają... No jeszcze raz to wolę, bo nie wiem, czy to program Advance nie będę potrzebował. Szczerze mówiąc, jakoś kojarzyłem, że ten... Że... DNC było dłuższe. Że to bardziej jakieś... 30 godzin.
Nie, nie, Samuel, mi się dużo bardziej podoba, jak oni mówią, że całe życie to podróż, na którą szukasz odpowiedzi. I wtedy zabrzmiały kredyty. Bo... ja chyba nie korzystałem z kompendium aż tak bardzo. Powiem szczerze. Nie, no ja wiem, po prostu się śmieję. Data. Ciekawe, ile mi zajmie znaleźć tego jebanego smoka. Bo tak polejem na smoka. I co gorsza, ten smok mi nie da, czyli poza pierwszym razem, kiedy go spotkamy. Sevi, gdzie jest? Nie, nie, spokojnie. Nie tym razem. Jakoś bardzo się odzwyczaiłem od tego. Od grania w JRPG bez żadnego speedupa. Więc kiedy mam takie rzeczy jak Battle Network, to aż dziwnie. Muszę sobie w ogóle przypomnieć, jak brzmiał w oryginale ten motyw, który leci na wejściu, tam gdzie są te wszystkie drzwi. Mam wrażenie, że on został jakoś mocno przearanżowany. Ale może źle kojarzę w tej chwili. Nie pamiętam, jak on dokładnie miał tytuł, ale raczej o ten chodzi. No ja w Pokémony... to nie jest tak, że nie potrafię grać Pokémony na normalnej prędkości, zwłaszcza, że przyszedłem sobie Soldier Shield'y na ten... na Switchu. Nie pamiętam, że też zaginął. Właśnie, wydaje mi się, że on był taki... moje pierwsze określenie, które mi przychodzi do głowy, to, że on miał taką niższą tonację trochę. Bo ten jest taki bardziej wysoko zagrany. Intensive of Time póki to też zdaje się praktycznie niezmienione. Nie wiem, jak te dalsze aranżacje, ale domyślam się, że raczej ich nie ruszali. Zastanawiam się, czy ja nie będę musiał powiedzieć o Tomenu przed skończeniem tego WoW. Biorąc pod uwagę, co mnie czeka. Czy nie widzę... o, tego się co nie boję trochę. Ale też nie chciałem sobie spoilować ścieżek, więc będę się przekonywał na własnej skórze. Bo oczywiście, że pierwsze co mogłem zrobić, tak jak tylko wyszedł tam, tak to zobaczyć. Nie wiem, czy aby przypadkiem czegoś nie zmienili za bardzo. Będzie się co? No pewnie tak. Ja po obecnym tempie raczej na weekend się dowiem. Bo tak naprawdę... ostatnie mam wrażenie, że w tygodniu znajduję może te 3 godziny, żeby pograć na spokojnie. Bo czy to gdzieś tam coś obejrzeć trzeba, coś na spacer się przejść. Więc tego czasu na takie czyste gry nie ma aż tak dużo. Do tego streamy dochodzą. Przyszedłem, żeby nie było, mi absolutnie nie przeszkadza to, że streamuję, bo jest to jakieś tam zróżnicowanie, a nie granie w kółko w jedną grę. To jest pozytywem. Aż czekam, aż pewnego razu wczytam, pomimo tego, że znajdę tego jebanego smoka. No, ale bym się nie dziwił, powiem szczerze. Champion sam sobie... nie pamiętam. Nie zdziwiłbym się, by był pełnoprawną lokacją, ale głowy sobie już nie bardzo nie dam. Że bieganie miejsce coś daje. I dlaczego nie? Nie ma skoro, kto to za testowanie GBA.
Nawet jeżeli by było, to wątpię, żeby było to szybsze niż wychodzenie w ten sposób. Jakby wiem, że to są emulowane gry, ale mimo wszystko chyba nie. Tak, abonowanie, chyba normalnie skutne zdecydowanie GBA. 27500, czyli praktycznie normalne. Select B, mogę zerknąć. A to mój, wydaje mi się, że tutaj po prostu normalny dungeon. Select B. Nie. Bo select tutaj włącza... to menu po prostu. Mogę też coś z tym moim przejmieniem też jest opcja, na pewno. Zwłaszcza, że nad nimi nie dzieje się aż tak dużo, jeżeli chodzi o gameplay właściwy, więc na spokojnie można go praktycznie słuchać, dopóki nie krzyknę, że o mój Boże, to smog. Dragon. To co może podkreślić? I mean. Potrzebujesz grindować, bo? Nie pomyślałbym, powiem szczerze. A, że tylko zajmięte to gain. Słuchaj, możesz je zawsze przebiec na Hama. Co cię powstrzymuje? Nie powinienem wchodzić do ekranu tytułowego, jeżeli jeszcze walka się wczytuje. Edo. Jak można grać Battle Networki bez state'ów? Albo bez jakiegoś speed-upa. Nie powiem, że mogę w JRPG-i, bo są JRPG-i, gdzie mi to absolutnie nie przeszkadza. Ale takie typowe, gdzie trzeba dużo losowych elementów mieć jak BN-y, to jednak czuć bardzo potężną potrzebę. Aczkolwiek mogę też być bardzo rozpieszczony przez to, że pierwsze kiedyś grałem na emulatorach, po drugie grałem dużo w TS ostatnio, które mają domyślnie speed-up R6. Praktycznie na wszystko. Ekran tego jest spoko bez turbo. Przy przechodzeniu któryś raz mam wrażenie, że też chciałoby się ten... chciałoby się jakieś turbo załączać. Powiedzmy, czy grałem na emulatorze, nigdy speed-upa nie robiłem. Ja wydaje mi się, że jak były te encountery, to robiłem. Zwłaszcza, że nie jestem jakimś turbo fanem Mass Destruction, więc nie czułem potrzeby słuchania go. O, jak możesz nie robić Mass Destruction? Mogę. O Boże, opływa. Okej, jest on. Smok. I co gorsza, ja go nie zabiję w jedną turę. Ja z tego raczej nie dostanę, to jest niepokojące. Dobra. Hello. W momencie jak usiadłem do kompa, to striggerowałeś walkę ze smokiem, więc przypisuję sobie wszelkie profity. Ale ja miałem Bastemaxa. Wiem za to, czego nie miałem. Shippu! Okej. Jesteś Bastemaxerem. Okej, zobaczmy, czy... Okej, ten mi działa tak, jakbym chciał. Błagam, powiedz się, że działa. Ha! Pojmij dupa, jak jest.
God bless. Naiwnie liczyłem, że to działa tak, jak bym chciał. Pewnie teraz zamiast 1 na 256 będzie 1 na 64 albo coś. No dobrze. Nie śpieszy mi się nigdzie. To o czym chcesz pogadać przez najbliższe 2 godziny, kiedy grindujesz? Nie, no, słuchaj, pojawił się ten smoko. O, dobrze. Bo odpalam pełsonę, więc nie widzę. Znaczy, zakładam, że grind nie skończy się na jednym przeciwniku. Na tym jednym nie! Doskonale. Pokłóźni mnie jeszcze i tym razem nie dostałem chipu. Zwłaszcza, że powinien double kill wejść. Dych. No dobrze. God bless. Yep, kocham NG. Dlatego bardzo się cieszę, że BN3 dodaje kolekta, który gwarantuje chip drop. Nawet, nawet jeżeli nie jest to zawsze ten cheat, do którego chcesz, to że przynajmniej masz gwarantowany, a nie że możesz dostać po prostu kasę. Tak, przynajmniej masz jakiś chip, więc to zawęża krąg potencjalnych dropów. No tutaj bym miał tak naprawdę jedną długą szansę. A i to nie jestem pewien, czy te lodowe headheady mają chip drop. Czy ja zdążyłem? Powiedzcie, że zdążyłem. Chyba zdążyłem. To będzie dycha i pewnie znowu nie dostanę, prawda? O, wystarczy powiedzieć, że nie dostanę. Doskonale. Nice. No dobrze. To poza WoW zostały mi jeszcze 4 chipy. No, całkiem niedużo. Myślę, że te 1,5 godziny, które planujesz, pozwoli ci zejść do 2. A w WoW zostały mi jeszcze 20. Czekaj, 22 chyba? O kurwa, naprawdę? Tak. Czy ktoś z tu obecnych orientuje się, czy kolekcja Battle Networków na Steamie wymaga zdobycia wszystkich chipów w danej grze? Nie zdziwiłbym się, gdyby wymagała. Bo jak tak, to doskonale wiem, czego nigdy nie kupię. Tylko BN1 i 4. Okej, to pół biedy. Przy czym czwórka i tak ma ten problem, że musi ją przejść 3 razy. Never mind. Znaczy to nie do końca jest tak, że przechodzisz tą samą grę 3 razy, bo nie wiem, czy kojarzysz, jak BN4 działa. Że tam jest ten śmieszny turniej z różnymi scenariuszami. Tak. I te scenariusze za każdym razem się różnią. Turnamentark. Tak, ale ta właściwa fabuła z Shademanem, Lasermanem i Duo jako taka zostaje ta sama. Zawsze można kupić grę przejść i nie robić. Słyszysz, co oni mówią? Nieco osoby. Nie mogę kupić grę i nie robić setki? Tak. Nie. Proszę, nie mów do mnie nigdy więcej. Scenariusze podczas turnieju są losowe. Scenariusze te, które są fabularne, właściwe. Te związane z główną fabułą, która nie jest turniejem, który ma wyłonić wielkiego zwalczacza duo. Jeszcze raz. Turnieje są losowe w główna fabuła, nie? O. A w ogóle pamiętacie, jak ostatnio farmiliśmy kolegę, który dawał nam hitbola? To jest kolega tylko z Elegbolem. Doskonale. Ja, posiedzimy tu chwilę. Any bowlers? Tak, chyba mieliśmy bowling ostatnio. Oczywiście byłem ostatni. W sensie kręgle bowling. Tak. Nie zrobiłeś sobie nic tym razem? Znaczy no, standardowe jak na siebie, tylko te nogi potem bolały, ale ten pa... A, to jak na ciebie to standard, ręce całe. Ta, palców sobie nie rozwaliłem. Tym razem?
Tym razem tak. Tym razem na spokojniej się ogarniałem. Czy Savik znowu rozpierdolił konkurencję? Tak. Okej. Gadnemy, jestem jedynym zagrożeniem dla tronu. Bo ja mam swój training arki na każdych kręglach, idzie mi coraz lepiej. A spadnie, bo aż tak daleko przy drugiej, trzeciej rundzie. Bo nagle zaczął jakoś... On jakoś tak śmiesznie rzucał, żeby on najcięższą kulę praktycznie ją toczył i Saiki tak biją. No tak, no bo powoli rzeczywiście to ma dobre efekty. Ja nie potrafię lekko rzucać, coś się we mnie przewraca. Wolę być ostatni, ale mocno rzucać. Ty legitnie rzucasz kulą tak, że najpierw ją masz prawą ręką i ona jakbyś stanąć przed tobą, wiesz, naprzeciwko ciebie, to przy twoim zamachu ktoś by zobaczył tę kulę po twojej lewej stronie i ja tego nie mogę pojąć. Po mojej lewej? Tak, że ty bierzesz taki tak szeroki zamach za plecy, że jakby stanąć przed tobą, to by było przez chwilę widać kulę po lewej stronie i dopiero z powrotem na prawo ją rzucę. No, nie przesadzaj. No come on, robisz strasznie duży zamach za plecy. Ale ja to robię z tyłu za sobą, a nie tak, że jakieś krzyżowo wręcz. No z tyłu, ale wiesz, to jak się wystarczająco przewrócim ruchem zamachniesz do tyłu. To było szybkie. To teraz tylko przetopi cały swój folder w Gatemana, znaczy w Gatera. No pojebie mnie. Gdy widziałem, że coś z tym D-Makiem i co się robiłeś. Kurwa! Chyba nie zabiję. Ale nieważne to było. O Boże, jestem Bogiem. Nice. Oj Boże, za pierwszym razem. Robiłem, przyszedłem wczoraj. Strasznie mi cię... ścięło mi cię. Ścięło mnie? Nie podoba mi się tak, to. Tak, mi ścięło. Ale tylko na chwilę. Może to być mój konflikt, nie mówię, że to ty. W każdym razie, co mówiłem, to że... robiłem w poniedziałek z DDS, bo mnie wkurwił. Nice. I wczoraj dokończyłem. Co cię wkurwiło w DDS-ie? Znaczy, po części wiem, że gra mi mówiła w to, o co chodzi i w ogóle, ale ten... jest tam taki moment, że masz obrócić statuły. Żeby... Bo tam są takie statuły, że jak na ciebie spojrzą, to się zapadnie otwiera. No pamiętam, I dostajesz tam taki guzior, który możesz masz, że obróć w lewo albo w prawo. Więc jak statua patrzyła na wprost, to myślałem, że ja stojąc po jej lewej muszę obrócić ją w prawo, bo to się zdaje całkiem logiczne. No. Więc jak pokręciłem w prawo, to obróciła się w lewo i spadłem tu. Doskonale. I stwierdziłem, że nie mam cierpliwości na to tego dnia jest podjęłem X8. Nice. I jak znajdujesz ten remake? Jest inny. Tego się spodziewam, bo z tego co kojarzę, to tam wszystko jest 2D. W sensie łącznie z jakimś tam Dynasty przearanżowanym i tak dalej. Parę etapów jest zupełnie przerobionych, mam wrażenie. Nawet nie tak, że powiedzmy jakieś tam drobne zmiany, tylko kompletnie od za jak były robione. O, okej. Ale mówię, on jest na tyle inny, że ciężko mi mówić, że jest lepszy czy gorszy. Jest po prostu... Muzyka jest też przearanżowana, czy jest ta sama? Jest, że wsem wzięta z X8-ki. Hell, szkoda. W sensie, z jednej strony szkoda, bo te 16-bitowe aranżacje mogłyby być fajne, a z drugiej soundtrack X8 ja bardzo lubię, więc... Aha. No fajnie by było po prostu jako ciekawostkę mieć coś takiego. Ja uważam, że fajniej było mu zgrać innymi postaciami niż X, ale też rozumiem, że to jest jednak duża robota jak na jedną osobę. Wiadomo. Mam wrażenie, że czegoś mi tu brakuje. I nie jestem pewien, czego mi brakuje. Ale dobra, never mind.
Potrzebuję zerknąć. God fucking bless, że można przebiegać te piętra na pałę, ja pierdolę. O Boże, muszę iść na internetu, cześć! Fucking. A idzie się tam przez... No, cały internet, a jak inaczej? Nie wiem, mówiłeś, że to mapa ZX-a, więc możesz mieć tam drogę w postaci trzech kroków, a możesz mieć tam drogę w postaci trzech godzin, ciężko powiedzieć. No nie, też tak źle. Po prostu bardziej kwestia, że jestem kawałek daleko. Oh well. That fucking sucks. Przy czym jednocześnie co gorsze, będę musiał potem jeszcze jakimś cudem dostać się do tego, do Undernetu 3, żeby... Tutaj może teraz pójdę do Undernetu 3, żeby sklepik ogarnąć. To już, żeby to mieć z głowy. O Boże, sleeping table, pomocy. Megidolon, 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 Megidolon. Plap, 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 plap. Get Megidolon. Co grindujemy? Na razie grinduję praktycznie nic, bo idę do sklepu, a po sklepie idę grindować pop-upy, aż w końcu dostanę pop-up D. Dobra, i stąd jak chciałem iść do Underscore, to prędę. Czy one w Dianset nie robią Megidolonu? Chyba nie, chyba nie. Okay. Okay, znaczy... Byłoby to mi na rękę, biorąc pod uwagę, że widzę trzy w jednym encounterze. Z drugiej strony mogę używać po prostu słabości. Też nie wiem, czy one tej były od używania słabości, czy nie. Kurwa, nic w tej grze w ogóle nie ma słabości, to jest chore. A jak mają, to ją dodżują. A to z dodżem jest kurwiające, to prawda. Na tych późniejszych piętrach połowa przeciwników nie ma żadnej słabości. To jest tak zjebane. Po prostu i krytaj? Dwa? No, moja Aegis jest. Ma fizyczne persony głównie. Mam wrażenie, że w personach trzeba od pewnego momentu iść pod fizyczne, tylko po to, żeby wyrabiać się z maną. Wyrabianie się z maną to nie jest aż taki problem, bo w personach możesz sobie kupować przedmioty całkiem w dużych ilościach i w miarę reliably. W trójce? W Reloadzie na pewno, nie pamiętam już oryginalnej trójki za dobrze. Kupiłem sobie jakiś czas temu portabla, bo były za grosze na EBB, więc sobie chętnie odświeżę portabla za jakiś tam czas i wtedy będę mógł mieć jakieś tam lepsze porównanie, bo ja trójkę przechodziłem, o Jezu, pół życia temu. No ja tylko przed reloadem przychodziłem na Let's Play ostatnio, a mój Let's Play był ładnych parę lat temu. No dobra, Pandernet 6. The battle ahead will be unavoidable, doskonale. Unlistenable battle. Jeśli nową DNS hitać na słabości wynosi 30% na przedstawienie oryginałowi. U mnie nie było to aż tak źle, ale... Więcej. Ale pamiętaj, że jestem gdzieś na drugich drzwiach. Znaczy skończyłem drugie drzwi. W ogóle w tym, bo nie widziałem czatu, a teraz spojrzałem, że sobie wpisał o Zygfridzie. Kurwa... W tej... W Dianser nie ma Scarlet Havoc. Ooo... Gra jest absolutnie niegrywalna. Gra jest literalnie niegrywalna. Ja obecnie najwięcej używam tego Fusion Spala, który ma Power i Archangel bodaj? Mhm. Jedną walkę z Epsodansy Creature on Listen Blue Pack. Czy to nie ci w tej jednej walce pod koniec? To na pewno leci w pierwszej walce. W pierwszej wiem. Jest
jest tak złym początkiem, jak tylko się da. Nie ma Gatera w Personie 3 Reload Shit Trax. Potwierdzam. Nowy Fusion Spe... chyba nowe? Nie wiem. No, nie wydaje mi się, żeby Justice było w oryginale. W sensie w Reloadzie oryginale. No tak. A w tym... Na pewno, mówię, Scarlet Havoc nie ma. Kadenca jest w obu. Tak, kadenca na pewno jest w obu. Kadenca masz na początku w obu. No dobra. Czas szukać jebanego Rasha. Rasha? Tak. Coś tam League of Legends, coś tam Echo Fox, nie wiem. Nie, mam na myśli tego jebanego psa Megamana. Mhm. Da mi chip. Najpierw to mi musi Boga dać swój chip. Nie, no z tego skojarzę, że to on ma prawie że gwarantowane, że daje chip. Tylko trzeba go jeszcze dostać w kodzie odpowiednim. Kocham przeciwników bez słabości. Po prostu i krytni. No właśnie, mój Koromaru, którego używam dosłownie od początku, ma z oczywistych względów Revolution i używam go przy każdej możliwej okazji. O, to było szybkie. Ja się zastanawiam, czy Matrix ma jakoś bardzo zmieniony moveset, żeby dało się je używać potem? Nie wiem, bo jej nie używam. Doskonale. Ja będę chciał zobaczyć. Moje partii to jest... Ken i Koromaru, bo posiadanie ich od początku jest trochę... abusable. Znaczy, nie do końca od początku? Czyli się, że ja pierdolę. No, w sensie... Koro nie jest od samego początku. Tak, to prawda. Ale bardzo blisko. Metis ma Mankind w Aegis, Monkaes? No, biorąc pod uwagę jej osobowość i to, że jej reloadowe skille, te persona trady, nazywają się dosłownie Sister Boost i Sister Amp, to just fuck already. No dobrze, podejście drugie. Potrzebuję w konkretnym kodzie, bo potrzebuję wymienić się za Blowera. A Blower wymaga popa pada konkretnie. A inne sposoby, żeby dostać... Kurwa. Inne sposoby, żeby dostać się Blowera, to Tader, a wszyscy wiemy, jak bezpiecznym źródłem jest Tader. Co masz na myśli przez bezpieczne źródło? Mam na myśli to, że Tader daje ci losowy chip. O, doskonale. I zapisuje ci po każdym użyciu, więc nie możesz sobie skamować. God bless. To jedna z tych rzeczy, które bardzo nadużywałem na emulatorach, bo można było z sejtami to mieć. Chciałbym zakomunikować, że nienawidzę kurwa tego, że jakikolwiek efekt statusu wyłącza używanie teorii. Yep. O ja pierdolę. Co za mem. Nawet Poison. O chuj ci chodzi gra! Nie dawajcie mi teorii popawów i proszę. Labrys czy Metis? Nie wiem, Metis jest całkiem adorable, w sensie ma bardzo taki hyperactive child charm i to w niej lubi. Ja nie pamiętam, że ona była aż tak hyper jak jest i jest całkiem zabawne i urocze momentami. Wydaje mi się, że mam odpowiedni obrazek reakcyjny na to, ale musiałbym zerknąć. Boję się.
A nie jest aż taki. To jest złe. Pokój w imię. Czy ja dobrze pamiętam, że mam na to obradek reakcyjny? Mąka dobry. A już to bardziej ty, jak zobaczysz fukę. Fakasz? Chyba na kompę wysłałem te. Tak. Tak, zdecydowanie. Chciałbym zacząć trafiać to jebane moje gówno. Gdyby tylko istniały jakieś chipy, które zadają obrażenia więcej niż raz na sekundę, albo najlepiej nie zadają obrażeń, tylko odejmują HP. Gdyby tylko. I main tak zwane. Yep. Z tego co widziałem, to kot nie jest zależny od rangi w tej walce, więc powinienem pewnie czy później dostać, da? Shin fanbuje epokę. Tak, jestem wielkim fanem Fuki jako postaci. Pa 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 para pa 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 pa. Lubię postacie, które po wierzchu są zupełnie inne niż jak się przyjrzysz im dłużej, bo Fuka bardzo łatwo wpaść w to, że po wierzchu o niej pomyśleć, że o mój Boże, słodka łwusza i dziewczynka i to wszystko. Fuck off, to dosłownie jest, nie powiem, że mniejsza część jej osobowości, ale to na pewno nie jest cała jej osobowość. Nie wiem, czy to jest coś, co w ogóle bym rozpatrywał, myśląc o Fuce. Bardziej bym myślał pewnie w innych kategoriach. To jest bardzo popularny zarzut do Fuki. A przy tym jest niemożliwą gear failure, więc bardzo to kocham. Błagam, powiedzcie, że ten lock mi się nie połączył. Mam Bathroom Luffy 2, nice. Nice, huge. Girl failure. Tak, girl failure. Bo ona mówi, że jest mało kobieca, ma mało kobiece zainteresowanie, nie umie gotować, ma krótkie włosy i tak dalej. Mówi sama o sobie często, że nie ma jakichś takich typowo kobiecych cech. Oszukano mnie! Oho. Z czym cię oszukano? Myślałem, że powiedzmy, co działa. Nazwali ją chłopczycą? Nie przypomina sobie, żeby nazwali ją chłopczycą? Nie, ale ona się czuje jak... Ona zresztą mówi o tym nawet wprost, że nie mam kobiecych zainteresowań, bo ona tam co majsterkuje i tak dalej, dłubie w maszynach. I nie wiem, ja jestem strasznym zdzielem na takie rzeczy, jak na koniec tego social linka. Ona robi słuchawki nowe dla Mina, to ja pierdolę, jakby. A potem może je sprzedać, prawie nie używa. O ty. Czemu miałbyś to powiedzieć? Wiesz doskonale, że ja się nie przyjmuję. Fuck you. Oddaję słabki jako nagrodę w konkursie gier skacianych, a idź pan chuj. Innego. Czy istnieje jakaś inna metoda, żeby zabić to małe gówno? Czy to jest słaby przeciwnik? Uwubis? Nie ma Anubisa! Nie chcę jeszcze iść do WW. Nie zgarnę wszystkiego, co jest przed.
Whittlebell. Bo tak to wszystko będzie go... Bo tak to wszystko będzie go stagedować. Uuu, Aeria, doskonale. To strzela serem, nie. Może niech pójdzie szedowo. Czekajcie. Ja mam plan. Jaki? Najwyższych lotów. Kurwa sprytny. Najwyższych lotów. Oho. Mógłbym przysiąść, że to ty mi sprzedawałeś pomysł z Anubisem, Sevi. Czy będący fukając Joyerem mnie zaskoczył. Czemu? Jeszcze nie lubi małe cynamonowe bułeczki. Nawet nie, ale w sumie mój fictional character taste to jest bardzo dziwna rzecz, bo podobnie jak IRL, nie mam absolutnie czegokolwiek blisko nawet czegoś, co można nazwać typem. I... Nie mogę, brakuje mi jeden pamięci, co jest sensowo? Spoko. To jest, więc w sumie z jednej strony rozumiem, dlaczego mówisz, że cię zaskoczyło, a z drugiej nie rozumiem, bo jakie... Co jest według ciebie moim typem w takim razie, że fuka się w niego nie wpasowuje? Jebać mnie prądem. Fan przy Battle Networkach, a ten all time high? Myślałem, że to zadziała, okej? Okay? O kurwa, XDD. Nie, tak ten światem muszę dostać do Bekot, prawda? Tak, zdecydowanie. Jest prostęp. Nie był to kod i... Kto z postaci najbardziej lubisz, byś lubił niżej wymianę? Kubuś Płatek, kropka. Dostajesz szeroki wybór. Doskonale. Świetny... Świetne pytanie. Myślę, że znajdzie się jako Final Jeopardy na naszym najbliższym quizie. To by fair, to mam dziwne wrażenie, że gdyby ktoś patrzył tylko po twoim niku na Twitchu, to pewnie pomyślał, że jesteś jebanym fanboyem Mitsuru. Nie, powiem więcej. Uważam, że Mitsuru jest najgorszą kobiecą postacią w Trójce. Co wcale nie sprawia, że jest zła, bo Persona 3 nie ma złych dziewczynek. Ale jest moim zdaniem najsłabsza. O, kopiuję z Haru, ja nie wiem, Omega. Kurwa to, ale nie ironicznie. Nie, żartuję. Ale nie wiem, jest małą postacią, ona jest bardzo kartonowa. Mitsuru jest bardzo małą postacią. Wejdź na stomach z Batynesów, gadanie o Personie, wyjdź. Się zgadłem. A to mów mi magiczny autobus Naruto Bleach. Bleach zdecydowanie, jestem wielkim fanboyem Bleacha. Nie zostawiasz mi tutaj dużego pola do zastanawiania się, bo ja zawsze byłem i będę fanboyem Bleacha, bo Bleach jest tak fagoted, Jezu. Market ma ostatnią ofertę do przychodzenia na Steam z rzeczy, których absolutnie nienawidzi. Okej. Okay. Nie oglądałem nigdy Atomówek, jebie Naruto, nie oglądałem Magicznego Autobusu. W Bleachu? A to jest trudne, bo nie wiem, czy... Po pierwsze, czy mam się zawężać do kobiecych postaci, po drugie, czy chodzi o design, czy o osobowość. I wonder where this one is going. Pojebie mnie. Czemu ja ciągle dostaję?
Nie wiem. Osobowość bardziej. O kurwa. To będzie actually trudne. To będzie actually bardzo trudne. Cześć, się tutaj. Bajo. Ulubiona osobowościowo kobieta z Bleacha. Jesus. To Bleacha postać mają osobowość? Tak, w przeciwieństwie do wszystkich innych tasiąców. Actually tak. Nie powiedziałbym. I bardziej śmieszkuję, bo nie widziałem Bleacha na oczy. To warto bardziej przeczytać nawet niż oglądać w sumie. Mój Boże. Próbuję się zamknąć w katalogu kobiet, bo z postaci ogólnie osobowościowo zawsze byłem wielkim Urahara Enjoyerem. Strasznie go lubię. Mam teraz włoski jak on nawet. Jestem w moim Urahara Arc. Czy ja po prostu jestem basic bitch i kocham tradwife Orihime? Nie kocham jej dlatego, że jest tradwife, ale ona jest tradwife. Ale bardzo ją lubię. On jest dosłownie jedyne, co... Jedyne. Główne, co ona robi, to... Po prostu jest bardzo opiekuńcza i mimo tego, że jest trochę plot device'em w pewnym arku, to ona jednocześnie posadzona w roli tego plot device'u robi tak kolosalną, przechodzi tak kolosalnie dużą drogę jako postać, że nawet nie mogę być na to zły, że ona jest trochę ustawiona jako plot device. Bo to jest takie klasyczne, wiesz, porwana księżniczka do uratowania, a jednocześnie, kurwa, jej cała ta droga, którą ona tam przechodzi, jest naprawdę fajne. Mój święty Boże, minęła godzina streama i możemy iść do WWCC. Nice. Weszło dużo szybciej niż się spodziewałem. Odihime po prostu zrobiła UW i była miła, a ludzie ją hejcą. No! Dosłownie. Dosłownie. Odihime po prostu była silly kulką radości, a ludzie nienawidzą. Fuck off. Jest zbyt prostą postacią, nie można być prostą postacią. Właśnie nie jest! That's the point! Jest setupowana, żeby taka była. Potem się okazuje, że ani trochę taka nie jest. Ludzie nie dotrwali do momentu, w którym po 15 tysiącach odcinków się zmienia? Ja mam swoje zarzuty do bleachowego pacingu, szczególnie w anime, bo ja pierdolę filery w anime bleacha, holy fuck. Ale w manze? Fucking S-tier postać. Żeby nie było, ja cokolwiek co ja mówię o Bleachu jest bardziej w formie mema na podstawie tego, co mi po prostu przyjdzie do głowy, a nie jakiejkolwiek wiedzy. Więc proszę nie brać tego jakkolwiek na poważnie. W pierwszym walku jest niepłaską postacią. No, niepłaską postacią to jest, że tak powiem, w wielu wymiarach, ale... Więc mówisz, że jest w wielu wymiarach wielowymiarowa? Tak, nie było to... A jednocześnie wciąż jest 2D postacią? Sposób ujęcia tego słowa nie był ani trochę... Wiesz, był w 100% zaplanowany, o może tak. Ja nie wiem, imagine hejcić postacie typu Orihime. Nie rozumiem. Imagine hejcić. Tak. People just hate cool characters. Najgorsze jest to, że ja w sumie nie wiem, czy jadę Madę Bossów pobić. O, moja Aegis ma 50 HP. Nice. A teraz przeciwnik ma tyle. God bless. Nie za dużo?
Dobra. Bo liczyłem, że go wyjawię bez potrzeby kolejnej tury na leczenie się. I o dziwo się udało. Bo oczywiście jestem specjalny i muszę robić monady, jakie widzę. A, no tak. No przecież. XDD. Jeszcze oczywiście robisz to najtrudniejsze. Tak. Doskonale. Nie wszedłem w żadnego, który był poniżej najtrudniejszego. Ja za pierwszym razem wszedłem, bo nie wiedziałem, że one mi będą zamykać podstawę. No, też się zdziwiłem. Myślałem, że sobie, wiesz, no ja właśnie sobie to tak, że zacznę od najtrudniejszego i później się przewalcuję po tych słabszych. A to nie, to ja odwrotnie zrobiłem, że myślałem, że przejdę sobie po tych, że przejdę sobie przez te łatwiejsze i do trudniejszego wejdę. A tu lipa. No. No dobrze, to teraz tej strefy musimy pofarmić jedyne, już wam mówię. 1, 2, 3, 4, 5. 48 chipów. W tej strefie 4. God bless. A z czego 3 są z tego samego przeciwnika? Lingo Feminas plus 13 siły. Plus 13 siły. Tak za damski pój. No dobrze. Dziękuję. Jeszcze się upewnię, czy ja mam Life Aurę w ogóle? Nie. A Life Aura. Bo nie wiem, czy muszę farmić Life Aurę, czy nie. Barier 1 mam. Life Aura 1 mam. Okej, to Life Aura 1 nie muszę farmić. Dwójkę będę musiał pofarmić. W ogóle mam takie pytanie. Orientujesz się, czy dawanie ekwipunku fuce w reloadzie coś robi? Jeżeli ekwipunek ma ten plus do many, to na pewno? To tak, to wiem, ale w sensie, czy jej staty na przykład na coś wpływają? Wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. Oj, możesz dać jej ładne ciuszki, żeby ładnie wyglądała? Ona zawsze ładnie wygląda. Jestem tak down bad, ja pierdolę. Ad Aki? Ona się nie godzi na moją miłość do Fuki, ale ja kocham Fukę jako postać, sorry. Jestem bulany za miłość do Fuki. Nie, będę walczył za nie, spotkam tego jakbanego fenomena. Nie, przepraszam, za przeczytanie based opinii. O, wydaje mi się, że to może być jedna z tych sytuacji, w których może to być problemem. Przepraszam za przeczytanie based opinii. Nie przepraszam, to jest źródło naszych cotygodniowych sporów. Ja naprawdę, ja nie przesadzam. Bazuki Foki, co? Fuka nie ma dużych bazuk. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Z całkiem petit. O mój Boże, dziecko! Zresztą... Literalna pedofilia. Wydaje mi się, że można to powiedzieć o większości postaci z Persona 3. Ma małe bazuki? Tak. Jak na standardy anime gier, to na pewno. No, jak na standardy anime gier, to na pewno. Nie wiem, myślę, że Aegis w Dancer ma doekwipowane całkiem dużo bazuk wszelkiej maści. A, kolejny chip do otaczenia. Jest dobrze uzbrojona, tak powiem. Nie, a tak poważnie to... Nie wiem, w Personie rzeczywiście nie mam Big Booba dziewczyny. Ogólnie w Personach nie ma, bym powiedział. Zależy. Jest Sae w piątce. Z Kawakami? Kawakami na pewno bym nie pomyślał w tej kategoriach. Nie ma jakichś kolosalnych bozongów, ale
Wiesz jak to mówię, jeżeli dziewczyna w twojej anime gierce nie ma cycków wielkości głowy, to jest płaska. Doskonale, zdrowe. Nie no, wiesz, ja nie... O, Magidon. Ja to nie mówię o byciu płaskim czy coś. Ale nie ma też nikogo, kto by się tam wydłużył jakoś bardzo... No, I guess. Ann ma revealing ciuchy, ale nie ma wielkich cyców. To co ma jest dobrze wyeksponowane, ale nie... Nie ma wielkich cyców. Mój gameplay w The Answer to jest dosłownie Deathbound spam na Eight Creed. O mój Boże, ale moja ręka mnie memuje. Nie mogę się przyzwyczaić, że ty mówisz na rozdanie w ręka, w sensie robiąc kalkę z angielskiego. O, dla mnie ma to sens. Ma to sens, o tym też wiesz, jak mówisz, że masz coś na ręku, ale z drugiej strony... Nie wiem, nigdy tego w ten sposób nie łączyłem, w sensie nie kalkowałem z jednego języka na drugi. Obezwałem, fuck me. Też czuję, że nie będzie eskiza to? Gaj, jest tak nudna, że stale prowadzone jest podcasty o animetyce. A gdzie jest problem? Ale to jest bardzo cywilizowany podcast o animetycach, zauważcie, bo mówimy o tym, że postacie mogą być ładne bez posiadania gigantycznych pazongów, a często, powiem więcej, uważam, że przerysowane pazongi są zdecydowanie na niekorzyść postaci. Zdążyłem, czy nie zdążyłem? Chyba zdążyłem. Ja... Boże, co ma słabość w tej grze? Ja nie chcę się na to patrzeć. Dobra, V2 mam, więc teoretycznie prostszą rzecz... Znaczy... Nie jestem pewien, czy prostszą, jeżeli chodzi o Paraomena. Starflip banger, by the way. O mój Boże, ja dostałem... What? Dostałem właśnie 50 tysięcy expa za Land of Encantera. What did they mean by this? To dużo? Mało? Na ten etap? To zdecydowanie dużo. I chyba każdy dostał level upa w tej walce. Czy garnie jej bierdup? Surely not. To nie może być. Yep. Idę szybko coś sprawdzić. Wait a minute. O mój Boże. Nie no, jest bodyguard. Aaa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 
Co musisz zrobić, żeby dostać tego chipa, którego chcesz? Znaczy, żeby dostać jeszcze pozostałe dwa chipy, muszę prawdopodobnie sankować Faraomena. Jednego na pewno muszę sankować, drugiego chyba muszę sankować. O kurwa, exquisite. Czy ja nie zapisałem, czy mi się wydaje? Nie, zapisałem, bo mam mnie chyba. Przynajmniej nawigatorze są częściej niż te jebane widosy, jakie wcześniej szukałem, prawda?
Prawda? Halo. O, Grizzly Shadow. Dobra, zróbmy tak. To nie podoba mi się, że nie dostałem tego. Że nie dostałem... Fast Gage'a. A, to to. Co myślisz na temat dodanych tych Greedy Shadowów? Nie lubię tego, jak Battle NG są. Ja też. Nie znoszę tego. Czemu? W sensie... Nie można było... Nie wiem... Surely można to było rozwiązać w jakiś mniej RNG sposób. Oczywiście, że można było. Oba chipy mają 1.30 droga na 9, 1.4 na 10, 1 droga na S. No dobrze, I wonder where this one is going. Anubis czy Paraomen? Zobaczmy. Ale jest Anubis. No, Anubis UW. To teraz jeszcze tylko Paraomen V3. A, ja wciąż mam lokany mi włączone. Ja myślałem, że to się wyłącza po encounterze. Falao 53. Co? Falao 53. Nie wiem, do czego się odnosisz? Do rampy. Czemu Falao? No bo powiedziałeś F3. A. Nie pomyślałem o tym. Przecież nie pomyślałem, to ostatnia moja definicja. Jeszcze mi może ucieknie ten śmieszny szabł. Yep. Shin dalej ma tam podobnie setki po prostu. Tak, to była najgorsza setka, jaką w życiu robiłem. A, nie potrzebnie ten. Niepotrzebnie to zrobiłem. Fuck me. Powinienem złożyć Imbis najpierw. O, pułapka. Co my tu mamy? Fire, Aqua, Elec. I w następnej Gator. Dobra, one chyba nie uciekają, bo ta walka zajęła mi dosyć długo. O Jezu, 37 tysięcy expa za tę walkę. Ja w dwa encantery dostałem 80 tysięcy expa, czyli dostałem dwa poziomy i dostanę za następną, bo brakuje mi do kolejnego dosłownie 1900 expa. Ja pierdolę. Dałem się, że będę underleveled. Możesz być lekko przelewelowany. Nie no, prze to nie, ale bałem się, że po skipowaniu sporej ilości pokoi w poprzedniej części... A właśnie zrobiłem. Abyss of Time będę troszkę underleveled. Well, about that. A-a. Au. Mogłem popełnić taki błąd, not mind me. Jest szansa, że jutro zobaczę Final Bossa? Czemu nie dzisiaj, Omega? Dobre pytanie, poszedłbym na siłę jeszcze. Ja wiem, że pod tym jeszcze można lewerek wsiąść. Z Diansem możesz grać na rowerku? Tak, ale mam dużo odcinków, które nic chyba i to na zrobienia. Bo teraz jak chłopaki byli, to siłą rzeczy wiadomo, może nie oglądałem. No tak. Empyrean Bait, doskonałe. Dobra, muszę zgarnąć tutaj na Palma dwójkę. Może full custom.
Nie, teraz już gwiazdka. O kurwa. Eliska mi powiedziała, że mam ten. Że mam ujebać Reapera. Doskonale. Reaper. No pewnie. Reaper był w oryginale w ogóle? W oryginalnej Diansach, nie wiem. Właśnie tak mi to świtało, że chyba go nie było. Nie wiem. Ale nie zamierzam tego robić bez Armagedonu. Nigdy. A nie wiem, czy jest w... Ale co? Chyba o czymś zapomniałem. Oh well. Nie wiem, czy jest w Diansach. O czym zapomniałeś? Że jestem jebanym Buster Maxerem. Literalny Buster Maxer. Czy to mi coś daje? Halo. Cześć. Biedny mogę. A tak. Pepe, to wygląda nie fajnie. To wygląda nieco lepiej. Najgorsze jest to, że chyba i tak będę musiał się wylogować jeszcze, żeby zgarnąć tą V3NC i V2NC z Napalma. Chyba zmemowałem się tak okrutnie, ja jebie. Aż tak? Mam jakiegoś mota z Mortal Blade'em z jakiegoś powodu. Warpal Blade'em, przepraszam. To ty w Sekiro grasz? What the fuck? Imbifer chciałbym. I really fucking wish I was, actually. Pyrakwa Elek... To... A, nie mam. No to... Okej. Okay. Nie mam, no. Co to sobie ma? Coś na personę, która ma akcję, coś siły. Ale mnie ujebał trochę. Au. A, to wyszło do mnie niefajnie. A sobie nie zdajesz tak dużo, jak myślałem, że będę zdawał tymi działkami. Napalman. Czy ja tam zgadniałem tego pendeka? Nie, bo były tu potakta, których nie miałem jak zabić. Był to problem. Już pamiętam o tym. I nie miałem jak ich zabić. O kurwa, mogę Alice zrobić. Nice. Masz tutaj jedną rzecz. Ja to chyba muszę skarnąć na kilka pytania. Aaaa, shit. Aż sprawdzę. Ta, to jest tutaj. Mapka mnie oszukuje. A, czyli co, znowu rzucamy sobie Big Bombkę, I guess. Bo to chyba najosobniejsze, co mogę zrobić. Little Bomb. Cross Bomb, Big Bomb. Z tego co pamiętam, to wyzwania w tym, w Bench są bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o to, czego go odnosertkuje. Czy ja zdążę dobrać za nim? Tak. Lidl Crosspeak.
Nice, nawet nie wiem, żeby boknąć. Gaming. I tutaj jest bodaj Oldwood. Tak, Oldwood, bo... I przy okazji nie wiem, czy nie chcę odhaczyć się do tych... chipów, które są do zgarnięcia w tej strefie. Chociaż z drugiej strony i tak będą się odwracać po Napalmana, więc nie wiem, czy mi się chce. Teraz. Proszę ode mnie tu gdzie trzeba, tak. Nie aż raz o 3, więc to jeden moment na pewno. I nie wyrzucie. O mój Boże, ja nie mam Gatera. To się źle skończy. To sobie... Może jeżeli nie mam Gatera, to... O, tak się da. Daj. Nice. Szczurek 3. Tego sobie odhaczę. I wrzucę od razu po tym... tego gejterka. A? Dobra, to jeszcze raz krędy, ja chcę przejść. Chodziło się trzecim. Tak, trzecim. Raz, dwa, trzy. Tutaj prawo. Was też nie mam teraz, jak o tym myślę. I gra mi daje łatwy sposób, żeby zdobyć ich, czyli jeżeli kasa nie wpadnie. Wiem, że królest, ale... Ale nieważne, jest kandle 3. To mam, to mam, to mam. Dobra. Pojechałem za daleko. Spojrzę sobie na coś ciekawego. Jakie są jeszcze Fjord Driftem w The Answer? Boję się. Właśnie sprawdzam. A nie, czekaj to. Nie, można było trzecim jechać. Można było też drugim. Drugim, kurze, tym. I tu w prawo, o. Dobra. Czy istnienie wirusa Candavis implikuje istnienie Cantanger? Być może? Denegan nie jest ten ekspertem w tej dziedzinie? Dobra, jest Armageddon, nice. Priorytety. Nie potrzebuję literalnie niczego więcej. Tak, a mnie to luje. A one mnie zaraz zreagrabują. Jak te chujki, które mi są? I stawię na grab. Patrzcie, zrobi jeden krok w prawo, użyję Lifesolda, a ono jeszcze schowa za taczami. Nieważne. Byłem pewien, że tak się stanie. I oczywiście nie dostanę tipa, którego potrzebuję. Yeah. Dobra. To teraz idźmy do trójki. Jak już jestem, pozgarniam sobie GMD-ki, nie wiem co mi potrzebne, ale sprawdź nie wychodzi. O, full custom kolejny. Pamiętajcie, im więcej full customów, tym lepiej. O mój Boże, te... mam trzy Shadow Samurajów, to na pewno się skończy dobrze, bez żadnych problemów. Yep. I na pewno właśnie się nie zabiłem używając Revolution. Aha. Doskonale. Nic się nie stało oczywiście. Nie, tylko... Tylko umarłem. Tylko umarłem. Mniej więcej. Ale weekend też krytuje jak szalony.
Hej, chyba nie zabija. Chociaż, zobaczmy. Nieważne, zabija. Yes. Mówiłem, przepaść pustego folderu, no to... Ja nie chcę waszej kasy, chuje! Suffering from success. Pretty much. No i tam i tak muszę iść po plantmana potem, więc... Whatever. A, któż to? Ktoś to kolega wesoły szczurek? Rat. Wpłacić donate'a na moim streamie? Na którym nie ma ustawionych donate'ów? Ktoś chce płacić donate'y? Sebastian też pisał? Ktoś obsługi pisze Alliance'y? No dobrze, aż byłaś ze swojej nory. O, wesoldzik. Jakbym jeszcze potrafił go używać, to byłbym bardzo szczęśliwy. Kasa, która już nie jest mi potrzebna. Taki bogacz. Wykupiłem już wszystko, to mogłem tak naprawdę. O kurwa, to się robi trochę niedorzeczne. A? Może tak zrobię. Będzie chyba lepiej. To musi się kolega ruszyć. No come on! A? I teraz tak sprawdzę go. Już liczyłem, że może aury dostanę, ale... Nie to razą! Kurwa. Nic nowego. Kocham przeciwników bez słabości. Yep. To jest coś, co ja często mówię, że jest dla mnie problemem w SMT4. Czy w SMT4 jest tego aż tak dużo? Bardziej Nocturna z tym kojarzę. Chyba miałem na myśli Nocturna bardziej. Masz rację. No, bo w czwórce kojarzę na pewno, że nawet ci pierwsi trudni bossowie są... Nie, to ja pierdolę głupotę. Na coś podobnie. Not mind me. Gdzie wiesz, w Nocturnie masz ilu posłów ze słabościami? Trzech? Czterech? Na pewno mod. No Samael? Tak, czy nie pamiętam. Nie wiem, czy liczymy takie rzeczy jak to, ale jako coś ze słabością? Raczej nie. Lobby fight, normal encounter. Czy nie sobie powiedzieć, gdy śmieszny ziomek, to też nadpomować w Play. To ja jestem śmiesznym ziomkiem w czapce obecnie. Na tym polega mój gameplay w Dianz. Na tym polega większość gameplayów w Personach, mam wrażenie. Ja nie mogę grać w tych grę. Czy jesteś zdecydowany? Nie, tylko użyłem Life Solda, żeby zdjąć ciało ze 150. No i jest takie. A teraz. Nie wiem, kto miał u mnie Endure, ale już go nie ma, to na pewno. A teraz wyobraźnię sobie właśnie sytuację, w której ta aura się regeneruje, a nie czekaj.
To nie jest tak. Przeciwnicy zrobią to za ciebie? Nie kurwa, czemu przeciwnicy, którzy jest, są w stanie mnie tapnąć, jednocześnie mają kurwa Mediarawę? Dobrze, że nie Diarachan, albo Mediarachan. Już jednego takiego bossa spotkałem, że była dwójka bossów, oboje bez słabości i jeden miał Mediarachan. XD. Było fajnie. O nie, to ty jesteś czosnkiem. Jada, jada, dąż do WoWo, jada, jada. Jada, jada, Planet Man, jada, jada, przejmiemy co, świat. Co jesteś? Co ty właśnie powiedziałeś? Mówię, że jada, jada, Planet Man. Nie, ale wcześniej, że jesteś... Czym? Nie wiem. Dobra gadka. W sensie dosłownie nie wiem, co ja takiego powiedziałem, że nie zrozumiałeś, co mówiłem. To jest ten problem. Nie jestem pewien, czy to dobrze usłyszałem. Ale padło tam słowo czosnek z jakiegoś powodu. Bo I am the czosnek, man. A, no tak. Jako chosen. No tak. A propos, kurwa, nie kupiłem czosnku. No bo chyba, no fucking goddamn. A gdyby tak nie wpaść w ataki, jak idiota? Wymagałoby to co dużo umiejętności, których nie posiadam obecnie? No wypierdalaj z tą Mediaramą. Pomocy. Czym problem, przyjacielu? Popierdolić. Nie mogę tak żyć. Planet Mana też popierdoli. Bardzo intensywnie go gejtujesz? Tak. Om nom nom. A nie, czekaj, nie możemy się stąd wylogować. O nie. Musimy wracać na piechotę. Na pewno nic się nie stanie. Entei Navi. Czy możemy się nie bić? Gratuluję. Actually, kurwa, z deką. O, ten boss fight trwa tak długo. Nawet nie wiem, co mi się stało. Kurwa, do końca nie wiem, co mi się stało. Podejrzewam, że problemem może być twój poziom, jeżeli skipujesz całe piętra. Nie, być nie może. Wiesz co, nie jestem pewien, ale mam pewne podejrzenie. Nie no, słuchaj, po prostu nie użyję Revolution na początku walki, będzie K. Prawda? Najbardziej mnie przeraża to, że ty grasz na normalu. Mhm. Ja gram na hardzie i boję się tego, co będzie. Czemu gateway ich nie zabił? No to twoje Dianser będzie miało te 30 godzin, które pamiętasz. Jestem debilem. Jebane holipanele, przestań. Panować holipanele. Chcecie mi dać jojo, proszę? Nie chcę mi dać jojo. Jebać was. WoWo 3 muszę znaleźć... w sumie jeden chip sobie... dwa chipy sobie odpiszę. WoWo 3 muszę znaleźć dwa chipy. Evade Pierce, Evade Pierce, Evade Pierce. Udawało. Ach. Bąk, bąk. Wiesz czego wymagają te okoliczności? Nie wiem. Zagrania najlepszego motywu z Persony 4. I'll kill myself? Tak. Nice. Nigdy mi się to kurwa nie znać. Literalnie, najzapewniejsze, co słyszałem, slash powiedziałem. Że tak na wyjście chcesz się bić? A mi ją zaraz ucieknie, proszę, więc whatever.
No dobra. Nie tędy, nie tędy, nie tędy. O kurwa, dwie okazje na chipy na pewno, któraś wypali. Bro, widziałem Nemroku właśnie. Widziałem właśnie, kurwa, Nemroku. Przeciwnik, który jest zastanowany po trafieniu krytem. Wciąż może unikać rzeczy z evade, coś tam. A, no tak, klasyk. Ja pierdolę. Bro is fucking dead! He's basically dead. Czemu? No dobra, jeżeli to mi nie da chipa, to będę lekko słony. Jest to drobna, o Boże. Czy ja powiedziałem, że to jest drobną? Jest to drobną, tak. No, później nie jest ciebie, ale widzę, że jest to drobną. No dobrze, idę być tanią kurwą, byleby. Co robi drobdown? Że mówisz, że będziesz tani? Drobdown? Nic. Program Advanced Dropdownem on the other hand. Jaki jest program Advanced Dropdownem? To 18 hitów, po kto? O kurwa, zdrowe. Ty z tego, co oni tam stan lokują? XD. A program Advanced generalnie jest odbalansowany w tej grze? I mean, Gate też? I mean, zatrzymuje czas, więc I guess, że jest nie to lepsze, ale to jest jeden powód. Gated to czysty balans. Tak, Gated wymaga tyle umiejętności, żeby tego użyć. Balans w pigułce? Yep. A life aura 1. Ja jestem w dobrym miejscu. Nie, tutaj powinien być. Czy mój folder jest w odpowiednim miejscu i dlaczego nie? Potrzebuję więcej rzeczy, które zadają 200 obrażeń, jeżeli dobrze pamiętam. Persona jest tak głupia momentami. Momentami? Wiesz, masz te takie długie, wymyślne animacje tych mocniejszych fizycznych skilli na przykład. Mhm. Ten Gigantic Fist. Użyłem właśnie sobie Gigantic Fista i... Jest ta animacja, gdzie leci ta piącha gigantyczna, większa od przeciwnika, w którego ma uderzyć. Aha. 48. Yes. God fucking blessed. Mega Man, czy odważaj, że po prostu podbiegł do tego teleportu i stąd wyjść? Czy odważaj, że po prostu olać tego kolegę, który się za tobą pojawił? This one blows. Najmniejsze Azure Serie Battle Network właśnie przychodzi, żeby się znajmić. A trochę ich jest. Nawet nie mówi, że Battle to jego forte. Gaja jest dosłownie niegrywalna. Chciałem powiedzieć, że właśnie literalnie niegrywalna. Dobra, czy pamiętam się go unika, to jest problem. A mi to jeszcze pamiętam, I guess. Teraz spróbujmy tak może. Jestem teleport... Ej, w sumie. Jak bardzo dopsuję grę tak swoją drogą? Tak się zastanawiam. Jej, wygrałem. Blep, blep, blep. Ale tam się resetuje, goddammit. Pożałuję tego, prawda? Jep. Au.
Olipka, uwielbiam bossa. Kiedyś potrafiłem tego w miarę konsekwentnie unikać, ale to było dawno, nieprawda? Przynajmniej w tej grze się da, w większości wypadków. Nie mogę tego samego powiedzieć o BN6. No, co to? Nie wiem, teraz w jakiej kolejności ten advance szedł? Wiem, że Shadowman był na końcu znaki zapytania? Tak, dobra, anti-damage. Czyli w takiej, w jakiej dostałem, I guess. Na trzecim poziomie to zadaje Sebastera. I guess. No dobrze. Hello. Oho, noc się zagęszcza. Co? Kolega. Shadow figure, it can't be, it just can't be. Girl, it is. O nie, następny razem może spróbuję walczyć na poważnie. Jak ja kurwa nie znoszę tego dropu. Gratuluję, jesteś ostatecznym net wojownikiem. Tak naprawdę to nie. Jesteś Megamanem anti-warriorem. Yep. Jada. Chyba nigdy w życiu nie oglądałem anti-warriora. Ja pierwszą serię chyba tylko, tam do Faraomena. Bądź moim głosem rozsądku i powiedz, żebym nie robił monadów. Monady są spoko, potrzebujesz pogrindować trochę. Jestem. Nie potrzebuję pogrindować. Jak to nie, przyjacielu? Nie potrzebuję grindować. Wszyscy wiemy, że potrzebujesz pogrindować trochę. Nice clock mi się pojawił. Byłaby bardzo szkoda, gdybym używał tego samego perty przez całą dosłownie grę. Yep. Ja nie wiem, czy ja będę zmieniał swoje party od tego, co teraz mam. A masz teraz? Metis, Yukari, Koro. No to masz tylko Metis zamiast Kena w porównaniu do mnie. Pamiętam, że jak próbowałem używać Kena, to miałem problem, że jakoś mana mu się szybko używała, zresztą samo skoro mam. Ken ma pasywy, które mu dają plus 10 many na turę. Tak, ale jednocześnie to jest takie odczucie po prostu, że to nie jest coś, co mogę racjonalnie usprawiedliwić, ale miałem wrażenie, że on po prostu cały czas biegał z małą ilością many. Znaczy, to jest też dla ciebie dobre, bo przecież jego field się ładuje szybciej. Niby jo. Czy to nie jest tak, że Ken ma po prostu mało fizycznych możliwości? No, ma Miliatarous, chyba. W sensie, którym ja spamuję. Miliatarous to się nie ma. Chyba ja. Tak, Miliatarous. No tak, bo jest Arrow Rain jako słabsza wersja. No dobra, to ile rzeczy jeszcze potrzebuję? Biblioteka twierdzi, że 13, z czego 3, 5, 8 jest z nawigatorów? Chyba ja. Chciałbym używać Jumpy'a, bo he's my goat, ale po prostu Ken i Koro są za silni. O nie, najgorzej. I'm suffering from success. A propos. Sonar ma zbyt dużo dobrych postaci. Nie wiem kogo nie brać. A to cierpienia z powodu sukcesu właśnie trafiłem na nawigatora. Właśnie widzę. Withering. Czemu biegam lasera? Mogę nie biegać lasera? Nie mam dropdowna, nie mam tego. Weźmy to i to dodaj.
Będzie pułapka. Na dole. W takim tempie, bo te postacie, które chcę podbić poziomy, nie przeżyją random encounterów. A, klasyk. God bless. Ja jestem za bardzo zaszczony do Mitsuru, chyba, mam wrażenie. Przez to, jaka ona w oryginale była. Malin Karin. Malin, kurwa, Karin. No dobra, czyli tak, tutaj muszę znaleźć 3 wirusy plus Napalmena dwa razy. Rati to nie są te wirusy, które szukam niestety. Rat. It is not you that I'm looking for. Absolutnie rat. Okej, okay, to zadziała chyba. Jeżeli ga mnie nie ujebie. Nie ujebie mnie, nice. Szczurawki 3. Też tak czasem mam zwłaszcza jak to jest gigam. Fucking hell. I nawet nie wiem czemu ja podbijam te poziomy. Bo i tak nie będę zmieniał partii, ale po prostu hej, wyskoczył zegar, więc why not, I guess. A jak już dają, to ja nie skorzystam. Czasem mówię, Akihiko i Mitsuru się kiszą na jakichś tam 40 max. A Akihiko jeszcze na początku używałem, ale ten... Kiedy kontrolujesz całą drużynę, to mam wrażenie, że Kiko nie jest też tak przydatny. A może to... Po prostu ja. On jest całkiem silny jako postać, ale po prostu bardziej lubię używać Kena i Koro. Bardziej lubię używać Kena Kotone 2000XX. Kto? Miał lepsze. Nie wydaje mi się, żeby on miał jakoś nacjony moveset bardzo. Nie wiem, czy on nie miał lepszych debuffów w oryginale. Chyba ja, też mi się tak kojarzy. Magnoida potrzebuję, więc poproszę. Mam do piekła. To nie jest Wing Fan, zdecydowanie. To jest Wing Fan. Jak co szło w samuraju? Kata wchodzisz wolny z więzienia? Tak. O kurwa, więc chcesz mi powiedzieć, że mogłem wejść do... Abyss of Time z tym partii, ale już nie mogę wyjść z tego piętra. No właśnie, to jest jedna rzecz, która jest dla mnie dziwna, że nie da się wychodzić w każdym momencie. Przyszedłem tu tylko po to, żeby im podbić poziomy i co kurwa. No good deed goes unpunished. Yep. Musisz znaleźć teleport. Na szczęście był na następnym piętrze, ale kurwa. Sam fakt, że musiałem to robić. A wiem. He's 11? Zajął. Straszną słabość do mema z zajemu, nie? Bardzo nie pamiętam. Ja nie kojarzę tego gatunku mema akurat. Kiedyś jakiś taki, wiesz, przerysowany YouTube'owy thumbnail. Nie pamiętam już, to było coś chyba właśnie, że coś pokroju, że she's 15 i taki gość z wystawionym językiem ZEM. God damn. Widziałem też absolutnie goated przerówkę tego, bo był tam wklejony web Matadora i he's weak to force, ZAN. ZAN. Strasznie mnie to rozpierdoliło.
To mi pasuje. No, Koro, wracaj. Najlepszy party member. Teraz na nami zbędą na ołtarz. Tak? A zabali? Chciałbym się ruszać. No, ale pewnie oczekuję za dużo. No, mam 70, chyba mi jeszcze nie doszedłem do tego, do końca. Nie mogę być under level. Ja kojarzę, kończyłem grę koło 80 w oryginale. No właśnie, a jeszcze nie dotarłem na koniec. Jestem teraz w połowie? Tak, jestem na 13 Empyrean, a na 26 chyba. Aha. Znaczy no, 10 poziomów nie wbiję przez ten czas. No ale... właśnie chciałem powiedzieć, że trochę ci brakuje jednak. No, nie powiem, że ten nie jakoś chyba bardzo... Nawet jeżeli będę w ogóle się czułam nawet. Amir, w najgorszym wypadku po prostu nie wyrobisz się na Deepchaka i ujebiesz Final Bossa i będziesz musiał iść pogrindować. Czy ten jego ładowany atak to jest instakill? Nie, ale się stakuje. Że się stakuje, to wiem. Więc za którymś ja ten będzie instakillem, tylko pytanie za którym. Za którymś, tak. Więc masz masz na tyle dużo dipsa, że po prostu nie pozwalasz mu go wykonać, albo masz trochę mniej dipsa, ale na tyle, żeby go jeszcze zdążyć zabić, zanim się nasakuje. Mhm. Jak tak. On się nazywał, przypomnij? Ten atak? Kurwa, ja nie pamiętam. To nie było Dark. To nie było Darknet chyba po prostu, tak? Nie wiem, do głowy wpadł mini Heal Hunt, ale to Teddy z czwórki. Tak. Megidola Dine? A nie, czekaj, to nie tego. Było coś takiego jak Megidola Dine? Tak, Devil Survivor 1 miał. A, nie grałem w DES-u. Lucifer używa. W żadne DES-u nie grałem. Mówię, tam Lucek jest jako bonusowy boss i on miał Megidola Dine. Megidola. O. Jeżeli to zablokuje Gatera, to mnie pojebie. Ja pierdolę! Nienawidzę BN2. O ja pierdolę. Zasługuję na każde kekbu. It's the thing. Gdzie ty masz? Chciałbym się... Actually, kiedyś chciałbym zagrać w te gry, bo one są bardzo chwalone pod względem postaci slash fabuły, z tego co widuję. Czyli kiedyś chciałbym zagrać w DES-u. A przynajmniej obejrzeć fabułę DES-u. Każda z tych gier ma jedną postać, której się nie toleruje. To wiem, to też słyszałem. Łachuj! Że cały cast jest... Zapierdolony poza jedną postacią ten game. Dobra, ja ten skurwiel ile ma HP, bo nie wiem. A co, nie czekaj, nieważne. Idę go planować. Ile programu teraz można użyć? Zobaczmy. Czy jakoś nie tolerowałem dwójce? Wiem, że istnieje ktoś taki jak Keita Wahuj. Napalman V3... Nie wiem, brzmi jak prawdziwa postać. On ma... Jak on miał... Wakui chyba? Ale ja go pieszczotliwie nazywam Wahujem przez to, że jest... Wahujem. Doskonale. Ej, nie pozostawiłeś za dużego pola do interpretacji. O nie, nie mogę użyć Wapulbejda drugi raz. Gra jest niegrywalna. O nie, tylko nie brak Mortal Blade'a. Tym razem już powiedziałem dobrze. Wiem.
Blade of Fury, ale że ja? Nie, bo mam Enduring Soul, bo imagine grać w tę grę bez Enduring Soul. A, pewnie nigdy nie korzystam z Enduring Soul, nie? Gadasz, naprawdę. W SMD-kach nawet? Tak. Znaczy wiadomo, że jeżeli się spinam na jakiegoś bonusowego bossa, no to ciężko bez tego grać. Ale ja rzadko robię bonusowych bossów. Okej. Mam wrażenie, że bardzo pomaga. Ale ja nie mówię, że nie pomaga, wręcz przeciwnie. No, jak używasz, to nie jesteś prawdziwym graczem, nie przeszedłeś esencja tak naprawdę. No, co ty kurwa w fanbase Elden Ringa się dzisiaj zamieniasz? Pokonałem Radana zanim został znerfiony. Potrzebuję takiej koszulki, żeby móc eksponować swojego gamer penis. I take a look at my enormous penis. Gdzie dawdam? Czy widziałem protagonistę DSU 2? Co jest w tej białej bluzie? To biała bluza czarna, czarne jakieś ciuszki pod tym? Ja się... Kojarzę design, tylko nie wiem, czy to była jedynka, czy dwójka. Ja się zawsze śmieję, bo było anime na podstawie The Survivor dwójki i tam protagonista sobie na NG Plus zaczął. O. Bo, okay. Jego pierwszy demon miał jakiś 50 kiedyś poziom w grze. Nice. Zdrowe. Nie no, nie miał CB, on biako miał. Jeszcze lepiej. Chciałbym taką bluzę. Nie mam żadnej aż tak jasnej bluzy, więc w sumie czemu nie? Co cię zmanszatowało? Nie zmanszatowało mnie, ale przeciwnik w Random Encounterze użył ekskluzywnego skilla szatana. Tego Black Viper? Mhm. Nice. What did they mean by this? What in the absolute fucking fuck they mean by that? Nie wiem. Ale brzmi co najmniej zabawnie. Po prostu pierwszy encounter, kurwa, Black Viper. Yep. Ten problem. What do you mean? Give me a fucking break, man. Na słuchawki głośno tylko dużo nie wiem. Nie pamiętam jakoś wybitnie dobrze tego designu, po prostu pamiętam, że było coś takiego. Sięgam do Sand Dropdown, naprawdę. Nie, kasę, jeszcze kurwa lepiej. Nie wiem, gdzie tego czasem. We fix the day. No wypierdolaj z tym Black Viperem! No i to tylko Almighty Single Target. Ja nie rozumiem, czy to jest jedyne, co ten przeciwnik robi? Po prostu jest Black Viper botem? In before tak, bo masz jakiś immunity. Tak, jest resistant na wszystko, ma 99 poziom i... O. Jedyne, co robi, to używa Black Vipera. Nice. Dobry design. Ojej, przypomina mi się, chyba w DNC był któryś Jotun, który miał Dayna na wszystko poza jedną rzeczą. Czy to było jeszcze w tym, The Journey? Proszę kurwa, nie mów Jotun nigdy więc. Będę mówił Jotun, czy ci się to podoba, czy nie? To jest z jakichś skandynawskich języków, to jest Jotun i to tak dobitnie Jotun. Wiem. Absolutnie nie przeszkadza mi to mówić, jest najszczerszy Jotun. Świetny argument, jednocześnie mam go w chuju, Black Viper na twarz, trochę. Jest dokładnie to, co powiedzieli mi właśnie twórcy Dancer. Tak samo jak wiesz doskonale, że uwielbiam mówić się takie jedno słówko na K, inaczej niż trzeba.
Kinded. A, tak. Bro. Najgorsze jest to, że ja ci jestem w stanie podać bardzo proste uzasadnienie. Że kind? Tak. No to I guess, ale... Nie wiem, to brzmi dziwnie dla mnie. Jak jesteś przyzwyczajony, to na pewno będzie brzmiało dziwnie. Kindred lepiej po prostu wypływa z języka, moim zdaniem. Au. Jedzie. Aha, czyli ten przeciwnik postanowił wyjebać mi jakieś 5 Black Viperów na twarz, a potem uciec. Nice. Imbifor dopił jakieś specjalne materiały, z których się robi najlepszy... najlepszy ekipunek w tej grze. Mam to kompletnie dziwnie, nawet jeżeli tak jest. A co jeżeli byłby za to achievement? Well, nie ma, więc nie daję faka na ten temat. I wiem, że zrobiłem głupotę na zasadzie, że... Co by było, gdybyś nie jadł dzisiaj śniadania? Takie, ale przecież jadłem. What? No bo jak jest ten... Jak... chcesz pokazać czyjąś głupotę, to czasem zadajesz, przyjęło się często, że zadajesz pytanie, co, jakbyś się czuł, gdybyś dzisiaj nie jadł śniadania. I jak ktoś ci odpowie, że ale przecież jadłem śniadanie, to nie kontynuujesz rozmowy. I zrobiłem to samo. Ale no, gdyby był achievement, to oczywiście bym go robił. Ale ponieważ nie ma za to achievementu, to jebał to pies. Bezbłędna logika. Nie widzę błędów w mojej logice. To się bardzo prosi o najbardziej oczywistą ripostę. Myślę, że to ja jestem błędem? Nie, że nie można wiedzieć błędów w czymś, czego nie ma. Exquisite. Co za comeback. No to co, dobrownik albo kasa? Ja nawet nie patrzę, ile tej kasy jebie mnie tego. Ja i tak jeszcze będę musiał tam wrócić, to jest najgorsze. I druga rzecz, która jest też zła, to, że nie pamiętam, czy muszę szukać bata w jedynce czy w trójce. Mam bardzo głupie pytanie. Słucham. No nie ma. Nie ma w tej grze raczyków. Nie ma na Switchu raczyków. Czemu sobie to robisz? Bo chcę mieć kompletny zapis z BN2. Mówisz lub nie, ale nie wszystko robi się dla achievementów. Chyba być nie może. O, ale zaraz umrę. Przeciwników puściło szarże na raz. O! Ja pamiętam, że na któryś drzwiach miałem tak, że widzę, że odpalałem tego Concentrator, tam Mindcharger'a. I takie no. Bas jest w trzeciej strefie, czy jest w tej strefie, powiadasz? O Boże, Lifehouse 2. Doskonale. To kolejny typ do opisania sobie. No dobrze, to został mi jeden chip w WoW2. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chipów z nawigatorów WoW3. I dwa pozostałe w WoW3, zgadza się. Matma się kolejkuje. Okej, to fajne god handy po 700. Tylko? No, mam 590 HP maksymalnego. A, w ciebie, okej. Rozumiem. No. Nie, myślałem, że w tego. Myślałem, że w tych przeciwników. Nie. Chciałbym. O, a któż to?
Myślałem, że nucisz Fly Me to Demon po tym początku. Jest, jest to Fly Me to Demon, tak zwane przejść mnie na księżyc. Jest kopalnie. O mój Boże, moje skille to Venomous Poison. Przejdź mi na księżycu. Przejdź mi na księżycu, brzmi lepiej. Czy to nie jest... Czy przejdź mi na księżycu to nie jest fabuła Cyberpunk Runners w skrócie? Czego? Cyberpunk Runners z tego anime Triggera? A to nie wiem. Nie oglądałeś? Nie. O. Spodziewałbym się, że widziałeś. No, jakoś cały hype cyberpunkowy mnie kompletnie ominął. A to mnie też, ale po nim obejrzałem z ciekawości, bo Trigger to robił tak naprawdę głównie. Ja bardzo lubię skupia Trigger. No dobrze, Kapitan Planeta. I to gorsze? Weźcie tego Shadowa, młodcy, kurwa! I to gorsze, ja muszę stąd teraz wyjść, żeby móc odpalić te fałtujki. Tego skurwysyna. Powinien też dostać się od tej walki. Z całej lokacji, czy tylko z danego piętra? Z internetu. O kurwa, XD. Znaczy, bo normalnie można się wylogowywać, ale z tej lokacji nie można się wylogowywać, więc efektywnie muszę wyjść z lokacji i do niej wrócić. Exquisite. Yes. Exquisite gaming. Gram nie jebie. Absolutnie nieludzki poziom grania. Coś ty mi kurwa ukradł, jak ja dodawałem chipy. Au, au. Zresztą myślałem, że mnie jeszcze nie stunuje. Byłoby to lekko niefartowne. Dobra, czas maszować, żeby kolega mnie nie ojebał? Maszers. Nie zgadzam. Okej, zdążyłem. This is fine. Może jojo 3. Może jojo 3. Może jojo 3. Fajna kasa, dziękuję. Kasa to zdecydowanie nie jest jojo 3. Istotnie. W ogóle jestem już na 18 piętrze. Z 25? 26 chyba, no znaczy na 26 jest boss. Aha. Tak mi się wydaje. Wszystko jest całkiem nieźle. No dobra. Czy mi się ma mało czy na końcu? Jeżeli jest jedna rzecz, którą wiem, to że nie chce mi się... Kategorycznie nie chce mi się robić gwiazdek na program Advanced, bo do większości będzie brakowało mi kodów. A... farmienie dalsze tych rzeczy to byłoby coś, co potencjalnie mógłbym się robić poza streamem, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Nie będzie. Masz za dużo gier, które chcesz grać. To też. Znaczy, jestem tylko w trakcie przechodzenia dwóch dużych JRPG-ów, nie wiem, o co ci chodzi. No właśnie. Ja bym nie mógł w ogóle przechodzić równolegle więcej niż jednego JRPG-a. Ja dlatego na razie sobie zrobiłem pauzę w sejsach. A co masz drugie? A co grasz, kurwa? Okej, okay, liczysz to, dobra. Tak. Okay, nie, nie, bo tak to nic drugiego nie. Nie licząc oczywiście gierkę na streamach, przychodzę. God bless, nasze dialogi. No dobra, czyli tak, jedenkę skipuję. Byle przebiec do tej, do dwójki. W dwójce mam jeden encounter i w trójce mam jakieś 50 encounterów. Nice.
O właśnie, a propos encounterów? Ja po prostu sobie zrobiłem tak. Mam 70, co mogę jakiegoś pojebanego wyciągnąć z mojego kompendium? Niestety nie ma nic. No bo zapraszam skurwysyny. Trzeba spociąć. No to dobrze. No dobrze. Strefę drugą mam skończoną. Teraz jeszcze tylko dwa wirusy z trójki i 50 walk z nawigatorami. Wirusy. Ale są to wirusy? Mogę sobie zrobić coś fajnego teraz? Jestem okropnym człowiekiem. Nie chcesz wiedzieć, co było pierwszą myślą, która mi przeszła przed głowę? Że mogę popełnić przypadku? Blisko. Moją pierwszą myślą było krzywdę. No, mniej więcej to mam na myśli. No, no podobnie tak, ale... No, bym tego na razie uniknął przynajmniej. Abobobaki. Nie chcę abobobaki. Lemet? A? Czy do bossa w ogóle nie trzeba było mieć setki chipów poza bossowymi chipami? Czy mylę z czymś innym? Bo jak tak, to też czuję, że chwilę sobie tu posiedzimy. No, zniknąć się dużo ten sam, który mi kuje dawał. Już w samej strefie. O, jest planetka. To jest gejter szybki. Najgorsze jest to, że jak teraz o tym pomyślę, to te rzeczy, które są w BN2 nie są nawet w połowie tak przegięte, jak te, które w BN3 się pojawiają. Przy czym BN3 to bardziej kwestia, ile można zadać obrażeń, a nie tego, że możesz sobie full customować całą rękę, jakieś 15 rady. Nie, w ogóle mało, bardzo znam battle na furki. Aha. Proszę mnie to zabrać. Nie podoba mi się to, co widzę. Ach. Nie, zajebista ręka. Drop down and by shadow. To powinna być eska. Znaki zapytania. Uwierzę. Ja uwierzę, jak zobaczę. Jest dycha, jest planet MNV2. A czy da się dostać raz i wciąż dostać eskę? Jeżeli się odpowiednio szybko zrobi, tylko to chyba trzeba poniżej 10 sekund, a to zdecydowanie nie było blisko. Hołą, kurwa, 30 siły, to nie jest to, czego szukam. To powinno ich zabić, tak? Tak, nice.
Jeżeli nie dostanę z tego kunaja, to będę słona. Dobra, jest kunaj. A, to z chipów jeszcze tylko jojo. Jeżeli dobrze mi się wydaje. Jojo, Planetman V3 i będzie pełna kolekcja bezbasowych. Ja sam na się chcę przejść i no hit. Wydawało mi się, że ten, że obywając nas można jeszcze ten. Zgadnąć SK. Ale tak jak mówię, mogło mi się po prostu wydawać. Możesz, jakby to ktoś ładnie powiedział, pierdolić farmazonów. Nigdy mi się nie zdarzyło pierdolić farmazonów. Myślę, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił. There's no way my little stranger can be this Edwarded. Na Twitchu nie można mówić Edwarda? Właśnie chyba nie. Really? Wydaje mi się, że nie, ale... Ja już się gubię to, gdzie można mówić. Nie, bo zastanawiałem się w takim razie, czemu Dom jeszcze ma kanał. No dobra. Jeszcze tylko planeta. Jeszcze tylko planeta i można myśleć o basiku. Podkręcanie bas kanonów, czy też nie? Power up the base cannon. To w sumie pytanie, czy ten? Pytanie, czy będę mógł z automatu znaleźć basa, czy znowu będę musiał się przelogować? Nie zdziwię się, jak to długie. Też bym się nie zdziwił. Biorąc pod uwagę, jak ich żonowa. Nie mogę hejcić, bo nie znam dobrze tych pierwszych. Wartowałem. Mogę hejcić zawsze i wszędzie. Shin, nie mogę hejcić, wybierz jedno. A, jak gdy kłamy. Ale nie, jakoś po prostu nie chwyciły, nie pociągały na te networki. To są bardzo dziwne gry. Ja się na niej wychowałem, po prostu mam do nich sentyment. Tak mam wrażenie, że gdybym teraz do nich podchodził po raz pierwszy, to by mnie bardziej frustrowały. No na pewno. Bądź co bądź, gdyby nie ma ten twórki, to bym pewnie Celika nie poznał. Really? Yep. Nasza znajomość się zaczęła na anglojęzycznym forum batenetworkowym. Znaczy około batenetworkowym, ale wiesz o co chodzi. O mój Boże, moje ulubione combo, brak słabości i high counter. Yes, ale się... Zdrowi się używanie Almighty? Nie mam. Czemu nie masz Almighty? Bo za dużo kosztują względem tego, ile zdają? Takie w każdej banej personie? Też, ale jakoś nie wiem, mało fuzjowałem w ogóle, mam chyba niewiele, ponad 50% kompendium. To są nie zabawne, bo zacznę z jakimiś 20%. No. Zaczynasz mając 25 chyba. Coś koło tego. A... Po prostu nie mam więcej. A jak próbujesz przyzwać cokolwiek z poprzedniego kompendium, to nagle się okazuje, że to kosztuje 50 milionów? Coś jaki? Tak. Dobrze. Planetman nie istnieje, by the way. On może się skrzywdzić. On dosłownie przestał istnieć. Wiesz co jest zabawne? Jedyny Almighty skill jaki mam, to jest Virus Breath na Kora.
Nie jest złe, nie jest też dobre. Jest całkiem niezły, jak przeciwnicy są podatni na trudę, a akurat tutaj są. Nie no, jak są podatni na poison, tak, ale jeżeli chodzi o takie czyste zdawanie obrażeń, no to upal. Bo boss, którego bije, dostaje 880 naturę od trucizny. Jestem dumną posiadaczką DS-u 3DS edycja. Ja chyba chętnie przyszedłem Record Breakera. Miałem go przejść, bo voice acting i nowy scenariusz, ale jakoś nie potrafiłem się zebrać, żeby przejść tego po raz drugi. W ogóle a propos wielu przejść SMT, nie wiem, czy planujesz kiedyś przechodzić Vengeance na... wszystkie... No ty masz na Steamie, czy nie? Mam na Steamie. Masz na Switchu? A. To nie wiem, czy będziesz planował kiedyś robić setkę, ale to jest strasznie... bezstraszny dysonans poznawczy, jak przechodzisz tę grę, bo masz... Pierwsze przejście to jest jakieś, nie wiem, 40 godzin, czy coś. Nie no, ja pamiętam, ja pamiętam, jak ty przychodziłeś. No, drugie to jest 20, 25. A potem robisz 3 dziennie na przykład, czy 2, bo kolejne przejścia to są jakieś 3 godziny. Mhm. Miałem taki dzień, że zrobiłem końcówkę jednego przejścia, w sensie byłem chyba przed Temple of Eternity i dwa kolejne w ciągu popołudnia po pracy. Znaczy ja wiem, że na pewno. Ja wiem, że na pewno miałbym ten problem, że ja DLC-ków nie mam, więc myślę o robieniu aczików bez mi tam trochę średnio mi leży. Jak to działa, że tak szybko przychodzisz? Nie widzę. Na NG Plus po prostu to leci, unikasz random encounterów, przebiegasz lokacje, bijesz tylko bossów i masz wyjebane na wszystko inne. No dobra, czas na bardzo ważne pytanie. Czy ja się muszę wylogować, czy ja się nie muszę wylogować? Pewnie musisz. Nie. Gra mi bardzo szybko powiedziała, że nie muszę. Okej, okay, nice. Tylko lepiej. Yep. To jest outcome, który nie miał... To jest sytuacja, która nie miała negatywnych outcome'ów, bo albo ja będę miał rację, albo ty będziesz miał profit. Yep. Dobra. W jakim położeniu się obecnie znajduję i dlaczego w chujowym? A na 150 może być lekkim problemem, a tam pierdolisz. Moja ręka twierdzi, że może być jednak dużo większym problemem niż zapamiętałem. Au. Jestem na hita, by the way. On teraz tam chyba ucieknie. Okej, nie byłem na hita. Zobaczmy. Mam ważne pytanie. Tak? Mój Ken ma... dostał właśnie Media Rahan. Aha. Czy ja wypierdalam Yukari z drużyny? Czy będziecie stać na używanie tego Media Rahanu? Będzie. Bo ja mam wrażenie, że to zawsze był problem, że on jednak za dużo manewr używał na bossów na dłuższą metę. Maybe.
pa, 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 pa. Dobra, co jeszcze? No to 6 pięter. Tak, 6 pięter. Ale mam zajebisty pomysł, o mój Boże. Oho. Mam tak zwany plan kurwa sprytny. Dawaj. Tylko problemem będzie jego wykonanie. To jest przeciętny, sprytny plan. Yep. O mój Boże, te dialogi są tak mało subtelne. To, że Fuka już wie, o co chodzi z Shadow i Figure, ale nie może powiedzieć. Bo raczej nie chce. Au. Ty jestem bogiem w tego? Zobaczmy. Prawdopodobnie. Gaming. Absolutne granie. Jest to V2. Dwójka. Nieludzki poziom gamingu, I swear. Yep. O mój Boże, przeciwnicy, którzy mają słabość. Być nie może. Szaleństwo, co? No. Teraz kodwady prześlady będą damage, I know, right? Co to jest? I mean, przy odpowiednim rozłożeniu tej powsta to nie jest aż taki duży problem. W sumie wiesz co, teraz jak o tym myślę, skoro mam tak ambitną strategię, to czekaj. To będzie zdecydowanie lepsza opcja. Najlepiej jeszcze parę chipów w kodzie gwiazdkowym. Czy ja nie mam invisów więcej jakiś? Oczywiście, że mam. O, monady. No dobra. Mój bardzo ambitny folder na tego, na Basa właśnie został skompletowany. Jest to folder... To twoim trump cardem? To samo co przed chwilą. Doskonale. Tylko jestem w stanie mu samym program advancem przebić aurę w tej chwili. No i problem polega na tym, że muszę go jeszcze dwa razy znaleźć. Brzmi jak absolutny gamer moment. Yep. Nie, mam wrażenie, że większość takich endgame'owych walk w Benach ja w taki sposób robię. Zresztą taki Serenade na przykład mam wrażenie, że jest stworzony po to, żeby tego nadużywać. Nie wiem, czy kojarzysz, jak wygląda walka z Serenade'em w Benach. Możesz przybliżyć schemat walki z Serenade'em? W dużym skrócie, jeżeli go atakujesz w momencie, kiedy on nie robi jednego swojego konkretnego ataku, to on może się posunąć w bok i przez to zablokować całe obrażenia. Więc najłatwiejszą metodą na tę walkę jest po prostu wziąć i zablokować mu pole do ruszania się. Musisz robić intensywny area grabbing. Yep. Musisz być graberem. Tak. Dokładnie tak.
He's having a grab. Oh, double crit. Nice. A, zacznij się ruszać, pes. Drop down and take damage. To powinna być SK, tylko pytanie Life Aura za co jest? Czy Life Aura jest tak samo jak w przypadku innych, że 50-50 za to? Za SK? Granie. Na to wychodzi. Life Aura 3K. Jeszcze tylko fotujkę jestem. Jestem w domciu. To jest takie sfero. Czyli 50-50. Zrozumiałe. Tak żeby nie było, B2 ma sporo takich możliwości, jeżeli chodzi o ten. O cheatowanie. Można używać tego, co ja właśnie robię, jest też, jak on się nazywa. Są meteory, ale one są za PvP, jest Snakeman, który też dobrze działa, z tego co pamiętam. Który Battle Network nie jest cheezable, o ile taki jest? Najmniej piątkę kojarzę, żeby była? A ona i tak chyba całkiem jest. Nice. Ach. W ogóle głupie pytanie, ale nie pamiętam. Jaką rybą jest bass po angielsku? To jest pochowy. Powiem szczerze, sam nie pamiętam. Sekundy głowy, że to jest okoń, ale nie jestem pewien. Ja też pewien nie jestem. Mogę kłamać, mogę zrobić potem. Obecnie gram w najbardziej posłynującą grę świata, więc nie spojrzę. O, znalazłem skrzynce kartę z Megidolonem. No dobrze. Nigdy nie byłem Megidolonu odpoczywać w Sentekach, mam wrażenie. On mi dużo kosztuje, a nie bije jakoś przesadnie dużo. On bije zazwyczaj mniej niż twoje dajny, bo masz tego. O, kurwa, tej Bisaura. Bo masz boosty Ad Almighty. Generalnie ich nie było przez większość historii, mam wrażenie. Uh-huh. Mam wrażenie, że Almighty Boosty się dość późno pojawiły. Yep. Jakby fajne jest to, że omijasz system słabości, ale jednocześnie jeżeli gra wykorzystuje system słabości, to nie jest pozytyw. Znaczy, pozytywem jest danie ci takiej możliwości, ale efekty nie są jakieś takie, wiesz, nie cheezuje to. Gry tak jakby mogło, a wręcz przeciwnie. Jakiś Shadow mi z pizdy wyskoczył po mocy, ja nawet nie widziałem, że on jest na ekranie. Dobrze, to sprawdzę chociaż tego nieszczęsnego basa. Okoń, tak. Aha. Let's go. Nie jest ze mną jeszcze aż tak źle? To pytaj inaczej może? O kurwa, prawie się zabiłem. Możesz się nie zabijać na moich teamach. Prawie się zabiłem, bo popuściłem fizyczne AOE w przeciwników, którzy okazali się mieć 3 razy reflekta. Doskonale. Mojemu Kenowi z full HP zostało jakieś 32. Skłamałbym, twierdząc, że mi się... No dobrze. Co, masz wszystko? Nie. Bo trzeci ja dostałem aurę. Nigdy. Spokojnie, to dopiero... 1/8 szans. O. Jeżeli matematyka mnie nie zawodzi.
przeciwnicy byli podatni na logika, czyli na jedyny żywioł, którego jakoś reliably nie mam dostępnego. Ja się staram mieć zawsze każdy żywioł dostępny. No to Koro ma dwa, ten ma dwa, Inkali ma piąty. Koro ma Darkfire, Inkali ma Wind, ten ma Light Electric. Zostaje ten, zostaje logik tak naprawdę tylko i tego logika jakoś chwila jakby nie mam nie wsadzić nigdy. Ja zazwyczaj po prostu na Totago albo na Aegis mam. No no, mam na ten. Jakąś personę, która ma... Znaczy, mam personę, które mają każdy żywioł w sumie, masz ten sposób. Powinienem mieć na Aegis, ale nie. Olipka, bodyguard taki zbalansowany program od was? Było czy możemy poświęcić jakieś 30 sekund na docenienie tego, że Koromaru? Może Koromaru kropka? Tak. Bardzo dobry logo. Zdecydowanie. Ja bardzo, bardzo lubię to, że Koromaru. Empyrean 25. Weźcie kurwa stąd te szadoły pomocy. Ja już nie chcę ich bić. Ja już mam ich tak kurwa dosyć. Nie no, na pewno nie dostałem przecież 5 od rzędu. Daj spokój. Wyobrażasz sobie, żeby coś takiego się stało? Ew. Anything but that. O mój Boże. Ostatnie piętro? Nie. Jak to kurwa, nie? Do you mean? Okej, dobra. Na 26 jest teleport i zejście na 27, gdzie jest boss. Dobra. To już sobie zostawię na postulat. Aha. Cima, to podejrzewam, że dużo też nie zostało. No, tak też sądzę. Zależnie od tego, jak bardzo kolega będzie chciał mnie zręczyć i męczyć. A, jestem ciekaw tej słynnej, niesławnej w zasadzie sceny z cutscenki konkretnie z FES. Okej, sprawdziłem. Nie wiem, czy mogą spojrzeć. Nieważne. Biorąc pod uwagę, że The Answer na nowe platformy wyszło wczoraj rano. A ja dzisiaj nie kończę. To jak to mówisz, Samuraju? Jedna druga, tak? Jedna druga. Teraz naprawdę sobie wbiję rank 10 na tej walce, żeby zobaczyć, może to mi pomoże. Czym są rangi w DNA? Ocena za walkę, jaką gra się przedziela. Okej, w tym sensie. Bo myślałem, że masz jeszcze jakieś inne rodzaje zajętych. Znaczy masz jeszcze licencję, ale licencje się po prostu wbija na osobnych egzaminach. I one tutaj są po to, żeby albo ci drogę fabularną blokować, albo jakieś kostki, które cię blokują, albo blokować. Nice. Prawdopodobieństwo to suka. Nie, co ty gadasz? Ja pierdolę, że ta gra może przestać być tak ekstra przez sekundę. Tak, masz te wszystkie... Widziałeś, jak się nazywają te rzeczy z monadów, które dostajesz?
Nie? Znaczy, na początku dostawałem jakieś tam offsoro na pewno. No, właśnie o to mi chodzi, że masz przedmioty offsoro, później masz tam przedmioty offlonging, offanguish i tak dalej. Kurwa, jebane emosy. Ale w sumie pasuje, biorąc pod uwagę, na czym celowane są te nazwy lokacji. Tak, i biorąc pod uwagę, że mi na to to emos. O, znowu dostałem atak po 30 jako ostatni trik, doskonale. Nie, no nie mogę przecież dostać 6 audy z rzędu. To nie może być. Aim before... Zgadza się, nie możesz, dostaniesz kasę. Czy ja chcę jakąś zbrojkę sobie wydraftować, jak to mam po broni? Nie powinienem w sumie. Czekaj, muszę. Na kanwę też wysłać, albo Felipowi. Aha. Nie, wysłałem tylko Felipowi, żeby nie było. Aż ciekawe odcinki. V3 jest za 9 DF podobno. A Lifehower... Też jest za 9 DF. Nice. Yes. Czyli to nawet nie jest tak, że mogę zrobić cokolwiek innego. Mi się wtoczył, żeby napisać kurwa tonę znaków zapytania. Exquisite. Cześć Luna, nie kończysz jeszcze. Próbuję, ale... Ale ten kolega twierdzi, że ja nie kończę dzisiaj. A odchodzi. Bro is not ending the stream. Zgadza się, nie kończę, dopóki nie dostanę tego, co chcę. Swoją drogą, chcę, żebyś wiedział sobie, że moja strategia na tę walkę jest bardzo degeneratka. Zorganizuję? No po co i próbuję, a co? Bo to jest dosłownie ostatni chip, którego potrzebuję. O, i znowu atak po 30 na koniec folderu, doskonale. To jak tam twoja fortryka? Siódma aura, o co ci chodzi? Ja nawet się nie uda. No dobrze. Nice. O kurwa, spojrzałeś na to, co Sevik wysłał? Znaczy, na czacie. Tylko, jeżeli na konfie, to nie. To spójrz, ja pierdolę. Jaki bankier, o Jezu. O Jezu. Michaela did 9-11. Ta, dosłownie. Dla tych, którzy nie widzieli pięknego headline'a. Arena z walki z ostatnim bossem w dodatku do Elden Ringa ma
dwie wysokie wieże, z których spadają tony zwłok, a FromSoft znerfił go 11 września. What did they mean by this? A co jeżeli tego napadę ode mnie, odkuję, że ja dostanę niższą rangę niż na tę walkę? Na, to było zbyt głupie. Fajniejsze, chcę zobaczyć kolejną aurę. Nie mogę przecież dostać 10 z rzędu. Wszelkie źródła twierdzą, że potrzebuje od 9 do S, żeby dostać fałtujkę. Wiesz co? Wszelkie źródła swego czasu też twierdziły, że nie możesz mieć żadnej tabliczki na True Ending do Enderlilies. Buster Max? Znaczy, najgorsze jest to, że to co mówisz ma sens. I pewnie powinienem to robić. Zwłaszcza jak już pokonałem go 8 razy w swój sposób. Widzimy się do pół godziny. Nie, no nie może być aż tak zapewne. Czy Buster Max w ogóle przebije aurę tego? Basa? Powiem, właśnie nie pamiętam ile on zadaje. To jest 500? Powiem, na... Wystarczy mi farmienie fiendów w Saint Journey. Może powinienem mieć dzisiaj plotka zagrać? I don't know. To brzmi jak play. Jest to banger. To prawda. Każda kopia jest personalizowana. Nie, no słuchaj, gdyby to była gacha, to miałbym tutaj w tej chwili możliwość pity i za którymś razem musiałbym dostać. A tak to będzie 10 aura, no. On za nieważne. O kurwa, gracz. We did it. No dobrze. Busting level, we busted. Yes. Jaka piękna biblioteka, 250 na 250. To mnie trochę bardziej boli, ale tego naprawdę już mi się nie chce robić. To co? A, że wszystkie programy advance? Tak. No z ciekawości zerknę ile z nich mogę zrobić. Bo tak, po kolei. Kanony mogę, high kanony mogę, M kanony mogę. Znaczy, Stradera mogę, zarówno jednego jak i drugiego. Bo teraz się okaże, że ja będę mógł zrobić większość tych program advance'ów. Nie zrobisz tego. Znaczy zastanawiam się po prostu w tej chwili, czy ja mogę. Szczury, gdzie są szczury? Rats. K, JK, JK, MN. Tutaj im brakuje jednego, to już widzę, że mi się nie chce. Elki im brakuje. Tutaj im brakuje jednego, też mi się nie chce. O Boże, sorry. O tak, bo tutaj były jeszcze przecież omegi, które wymagały wszystkich 5 kodów. O kurwa, to na pewno mi się nie chce. Z każdą chwilą nie chce mi się coraz bardziej. Nie, nie rób tego. Nie zamierzam, spokojnie. Po prostu don't do this to yourself. Po prostu zastanawiam się, czy... Bardzo dużo by im brakowało. Ale aż taki zdecydowany nie jestem.
Czy nie... Za ciebie było chyba dopiero od trójki. Tak, za ciebie było od trójki. Curse Shieldów widzę, że nie mogę. To wszystko przez moje zwyczajowe buffy, które wam daję. Curse Shieldy bym miał SP. Gdzie były time bomby? Czekaj, Cannonball'i już widzę, że nie mam, bo potrzebuję do Omegi. 5. Potrzebujesz Cannonball'a do Omegi? Tak. Exquisite. Z tego jest to, z którego ni chuja nie zrobię. Nie pomyślałem o tym, jak to mówiłem, ale... Co tam jeszcze straszny śmiesznego bo mamy? Poison mask. Ej, poison farao mogę zrobić potencjalnie, bo wymaga samych U. A Anubisa dostawałem w U. To jest fajne. Bombki. Trochę masz tych meteorów? Znaczy nie ma aż tak dużo chipów, jakby się zwrócił uwagę. Po prostu one w różnych kodach są. Mhm. Co tam jeszcze? Czy... Gdzie jest Quake? Quake. Alan Quake. Co taki cannonballowy shin, what do you mean? Quake'a bym mógł zrobić. Gatera robiłem. God Puncha? Znaki zapytania. Tak, gdzie to jest? Gdzie jest God Punch? God Punch. Gdzie on jest? Tu jest. God Punch, Cold Punch i Dash Attack'a nie mam w B. Doskonale. Cannonball'a nuciłeś? Tak, nuciłem Cannonball'a, bo Shinji nieświadomie powiedział, że potrzebuje Cannonball'a do Omegi. Yes. I zgrało się to tak ładnie. Jest. Do roll bym miał, Bodyguarda już używałem. Double Hero mam i Darkness wymaga chipów, które są poza grą, więc mam wyjebane trochę. Nawet nie pamiętam, jak się właśnie robiło pobijanie. Bo jakoś chyba to się robiło. Settings? Nie w settingsach. Gdzie się pobierało chipy? Czy w pierwszej kolekcji się w ogóle nie dało? Nie wiem. Download chips. Cancel bus F. Nie to. Gospel Gaming. Jak się pobierało te chipy, tak się zastanawiam. Bo ewidentnie confirm tylko tam nie wrzucę. O, nie wiem. Beautiful. Następny sim to... Następny sim to już bench raczej tak. Jeszcze nie wiem, które. Chyba, że nie, to tutaj mi stay data, nie. Czaj, co? Chyba nie rozumiem. Czemu mi stay data to też eventy? Czemu tego się nie da pobrać? Dajcie mi to pobrać. Dajcie pobrać, a nie ikonki zobaczyć. A, chuj wam dupę. Bench white czy blue? Jeżeli chciałbym być najbardziej tanią kurwą na świecie, to bym wziął blue. Jeszcze zobaczę. Status screenie w grze. Mówisz? Czekaj, to zobaczę. Folder bug. Bardzo zbalansowany. Zwłaszcza, że tam nie ma jednak tego. Czekaj, status w Chinie. Pewnie Magabon? No, no chip. Jest. Use them if you got them. Przysięgam, nie psuję gry. O kurwa. Możesz to mieć od samego początku, z tego co pamiętam. Słaby damage. Yep. I trafia prawie całe pole przeciwnika. Nice. I możesz mieć chyba 4 kopie w sumie. W sensie po jednej na każdy żywioł. Zdrowe, podoba mi się. Yep. I mean...
Kurwa, 30 godzin na tym spędziłem. Fuck me. No spójrzcie na ten playtime. Jesus. Co mnie pociesza, to że od przyszłego tygodnia będziemy grali w lepszą grę. Clueless. Nie no, jest lepsza. Czy jest zauważalnie lepsza? Moim zdaniem tak, bo ma kolekta. Ma kolekta, to samo w sobie sprawia, że jest lepsza. That's fair. Wiem, że parę osób nie lubi węszy, ja chyba najbardziej lubię te wszystkich w ogóle. Przy czym wiem, że to jest hot take opinia, bo Ben 6 istnieje. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki za przybycie. Trzymaj się, po. Cześć. Dobry timing, droga. XDD.